Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Rosyska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Fernanda Lassala i w imieniu swoim Ośrodka imienia Lassala i przede wszystkim Fundacji imienia Friedricha Eberta, która jest gospodarzem naszego spotkania, chciałbym Państwa serdecznie przywitać i podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w kolejnym seminarium z cyklu Przegranie globalizacji, demokracja, wyzwania dla progresywnej polityki. I chciałem serdecznie przywitać, przede wszystkim także podziękować za przyjęcie zaproszenia pani profesor Elżbiety Łączyńskiej. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Ze Szkoły Głównej Handlowej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ale w tym gronie myślę, że nie muszę przedstawiać. Tak samo chyba nie muszę szeroko przedstawiać drugiego panelistę, czyli redaktora Rafała Kosia, znanego Państwu przede wszystkim z łamów Tygodnika Polityka, z dziennika Gazety Prawnej, autora książki Dziecięca choroba liberalizmu. Szanowni Państwo, to jest nasze kolejne już seminarium, które, jeśli miałbym je ułożyć w taki logiczny ciąg, chyba najsilniej wiąże się tematycznie z naszym spotkaniem, które zainicjowało ten cykl o przegranej globalizacji i demokracji, ponieważ podczas pierwszego seminarium rozmawialiśmy tutaj z politologami, socjologami o przegranej globalizacji na europejskiej mapie wyborczej. Chcieliśmy zobaczyć przepływy elektoratów partii lewicowych czy partii odwołujących się do klasy pracującej, przepływów w stronę prawicowego populizmu. I na tych prezentacjach posiłkowaliśmy się wtedy, nasi paneliści posiłkowali się także mapami. Z tych analiz wynikało, że te przepływy elektoratu z partii socjaldemokratycznych czy lewicowych w stronę prawicowego populizmu można zaobserwować przede wszystkim w okręgach poprzemysłowych, to znaczy tam, gdzie w obliczu globalizacji zniknęły miejsca pracy w przemyśle. Niejako potwierdzeniem czy ilustracją tego naszego pierwszego seminarium miał także przebieg, a zwłaszcza finał kampanii wyborczej we Francji. Jednym z takich najbardziej komentowanych także w Polsce wydarzeń z końca tej kampanii, z końca kampanii przed drugą turą były protesty robotników Whirlpoola, fabryki, która ma zostać przeniesiona z Francji do Polski. Tam do tych robotników pojechała i kandydatka Frontu Narodowego, i Macron. I to jakby pokazywało pewien problem, który podjęliśmy podczas pierwszego seminarium. Natomiast na tym spotkaniu chcielibyśmy się zastanowić, czy porozmawiać z panią profesor i z panem redaktorem na temat takiego pojęcia, które od kilku lat jest silnie obecne w debacie ekonomicznej w Europie, także w Stanach Zjednoczonych, czyli reindustrializacja, czyli jakby przywrócenie przemysłu. A także to słowo pojawiło się, zwłaszcza po ostatnich wyborach parlamentarnych, znalazło się w słowniku elit rządzących, bo hasło reindustrializacji pojawia się w deklaracjach aktualnego rządu, przede wszystkim w deklaracjach wicepremiera Morawieckiego, ale także wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że celem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest reindustrializacja oparta o polską naukę. Więc chcielibyśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania podyskutować na temat tego, czy w obliczu globalizacji w ogóle jest możliwa reindustrializacja i czy jest możliwa w Polsce. I chciałbym najpierw zacząć, bo jeżeli mówimy o reindustrializacji, to chciałbym zacząć przynajmniej, abyśmy kilka słów poświęcili deindustrializacji. Znaczy, dlaczego w Polsce w ogóle mówimy o takim wyzwaniu, jakim jest reindustrializacja. I chciałem, jeśli pani profesor pozwoli, to najpierw się zwrócić do redaktora Rafała Wosia, który był zaangażowany jako publicysta w polemiki dotyczące przyczyn deindustrializacji, czy logiki deindustrializacji, która toczyła się w Polsce na początku transformacji ustrojowej. I moje pytanie, Rafale, do ciebie jest takie, czy te procesy deindustrializacyjne w Polsce, czy one wynikały z przemyślanej polityki, czy wynikały z presji globalizacyjnej, czy można było te procesy powstrzymać, czy też jest tak, jak mówią osoby broniące tych procesów deindustrializacyjnych, że po prostu
przemysł, który odziedziczyliśmy po okresie PRL-u, praktycznie całkowicie nie nadawał się do wyzwań konkurencyjnych w nowej sytuacji globalnej, w jakiej znalazła się Polska, wchodząc w proces transformacji ustrojowej. No dobrze, dobre pytanie. Czego by tu zacząć, żeby dobrze na nie odpowiedzieć? No oczywiście, że wpływ o transformację, cała trudność w jego otoczeniu zawsze oczywiście polegała na tym, że on był bardzo mocno wpisany w bieżącą walkę polityczną. I dopiero bardzo niedawno, i to na chwilę, udało się go tak wypisać z tej walki. Ten czas właśnie, kiedy toczyła się ta dyskusja o polskiej transformacji, czasy późnej Platformy, kiedy mam wrażenie, że trochę się otworzyło ucho tych takich liberalno-lewicowych elit na tego typu argumentację, która jest mi bliska i która też tutaj, jak rozumiem, w trakcie tego seminarium padała. No i wtedy było można wyłożyć ten argument, że możemy sobie porównać dwa kraje bardzo różne. Z jednej strony kraj taki jak Polska, z drugiej strony kraj taki jak Chiny. Jakby pomijając już wszystkie różnice, tak jakby zredukujmy do samego modelu. Oczywiście, że tutaj są oba te kraje są różne, jeden jest mocarstwem atomowym, drugi nie jest. Jeden był na przełomie lat 80. i 90. Bardzo mocno zadłużony i w pewnym sensie uzależniony od tego suwerenność w obieraniu polityki gospodarczej była ograniczona, a drugi nie. No i też inny stopień autorytaryzmu panował, prawda, w Polsce. Spowodował otwarcie, liberalizacja systemu politycznego. Chiny, w Chinach elity ani na moment nie oddały tego przywództwa politycznego i nie zaryzykowały skoku demokracji. A jednak mimo wszystko, jeśli na chwilę zapomnimy o tych różnicach i popatrzymy na elity robiące transformacje i tu i tam, czyli z jednej strony na Wilczka i Balcerowicza z polskiej strony, a po chińskiej stronie taka wtedy część ekipy reformatorów tam wewnątrz partii komunistycznej, do których należał Justin Lin, Yifu, do niedawna główny ekonomista Banku Światowego, pierwszy nie Europejczyk, nie przedstawiciel, nie Europejczyk, nie przedstawiciel rozwiniętego świata w tej roli, który potem ten temat jakby pogłębiał dalej cały czas, no to widzimy zasadnicze różnice. Mamy wszyscy w pamięci pewien taki to ideologiczne nastawienie polskich ówczesnych elit, który dosyć dobrze Kowalik skarykaturował, mówiąc o tym, że doradcy Mazowieckiego kupili mu bilet do... On chciał bilet do Bonn, a oni kupili bilet do Chicago. No, jakby to jest celne, no była próba przeszczepienia modelu wtedy bardzo atrakcyjnego, takiego ideowo anglosaskiego na polskie, na polską ziemię, czyli koncepcja szybkiej zmiany, prawda? Ożywieńczego szoku, że mamy jakąś tam zapóźnioną nieco, ale dosyć niedawno, od niedawna rozwijaną w porównaniu z krajami zachodnimi strukturę przemysłową i decydujemy się ją szybkim szokiem zreformować, a z drugiej strony mamy tych Chińczyków, jak się czyta książki tego Lina tak z lat 90., to tam są, zacytuję Państwu, tam są takie
sumie dla mnie poruszające cytaty, jak na przykład im bardziej radykalna jest reforma, tym bardziej destrukcyjne okażą się później konflikty socjalne oraz opozycja wobec reform. I przy tych wszystkich różnicach, które wymieniłem, lubię się bawić taką myślą, że gdyby jednak trochę inaczej myślały te polskie elity, gdyby właśnie nie szok, ale ta świadomość, że jeżeli to troszeczkę spowolnimy, pozwolimy działać procesom demokratycznym, na przykład nie będziemy przepychać planu Balcerowicza kolanem w tam ile 11 dni pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, roku 89, no to może byśmy dziś byli trochę innej sytuacji, prawda? Bo teraz mam wrażenie, że przeżywamy taką korektę, to znaczy zgodnie z tymi słowami, proroczymi słowami Lina, bardziej radykalna była reforma, tym bardziej radykalny jest teraz opór wobec skutków polskiej deindustrializacji. No ale jeśli kogoś to nie przekonuje, to porównanie i jakby zabawa tymi modelami, tymi opowiadaniem o nastawieniu elit, to zawsze można wyrwać tę polską dyskusję z tego politycznego kontekstu i co by było gdyby, i odwołać się do bardzo już nowych prac ekonomistów. Dla mnie taką ważną pracą był tekst Daniego Rodrika, chorwackiego ekonomisty z 2015 roku, pod tytułem Przedwczesna deindustrializacja. I Rodrik tam pokazuje, że mówimy o deindustrializacji bardzo często, bardzo łatwo, wrzucając do wiele różnych krajów do jednego wora. I zbyt często mylimy zjawisko, jakim była deindustrializacja rozwiniętego Zachodu, który zdołał przejść cały proces industrializacji rozpisany na 150 lat. Po drodze nie dość, że zdążyła się ukształtować tamtejsza gospodarka, siła robocza zdołała przejść, to jest proces kapitalizmu, że podniósł siłę roboczą z pracy w mało produktywnych częściach gospodarki, czyli na roli, i przeniósł ją do wysokoproduktywnego przemysłu. I dopiero jak już ją przeniósł, to dopiero zaczął się deindustrializować. Po drodze nastąpił niesamowity rozwój polityczny, znaczy powstała polityka taką, jaką ją znamy i do jakiej w pewnym sensie dążymy, to znaczy powstała klasa robotnicza, powstały związki zawodowe, powstał cały dyskurs klasowy, powstały partie polityczne opierające się o ten podział konserwatyści, liberałowie, socjaldemokracja. Ten podział, który stabilizował i nadal stabilizuje zachodnią demokrację, umożliwiając taką tam cykliczną wymianę elit przy zachowaniu równowagi systemu, że się dzięki Bogu na razie im się udaje iść naprzód bez podważenia tego porządku. Jeśli to podważenie było, tak jak w czasie II wojny światowej, no to się szybko skończyło. I to wszystko jest właśnie dzięki procesowi industrializacji, w przejściu całego tego okresu. I to mówi Rodrik, to jest jeden model, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z tym modelem, który myśmy przeszli. Znaczy kraje słabiej rozwinięte przeszły, kraje słabo i średnio rozwinięte, takie jak między innymi Polska. Bo tutaj mamy później rozpoczętą industrializację i szybciej skończoną. To znaczy ten cały proces, o którym tu mówię, tu się ograniczył do takiego jednego wycinka. W związku z tym te wszystkie deficyty powstały, nie zdążyło się te dwie rzeczy. To znaczy siła robocza wyszła, została wyciągnięta z nisko produktywnego rolnictwa, ale nie zdążyła przejść do wysoko produktywnego przemysłu. W związku z tym utknęła w jakichś takich średnio produktywnych i średnio opłacanych usługach. Problem Polski, problem niskich płac, prawda? Tak? Stąd się bierze. A druga sprawa to jest, że się nie wykształciły te właśnie partie polityczne według tego klasycznego zachodniego modelu, że związki zawodowe nie weszły tak, nie stały się tak, nie weszło to do głów
i do serc obywateli, że to jest ważny element porządku demokratycznego każdego państwa. No ileś tam tych problemów, które mamy z polską demokracją i z polską gospodarką, właśnie bezpośrednio wynika z tego procesu przedwczesnej deindustrializacji. I to jest coś, co, czego nie wymyślił PiS, czego nie wymyślił żaden inny przedstawiany przez liberałów jako wampir, polityk, populista, tylko opisał to taki nawet nieradykalny ekonomista z porządnego, konserwatywnego zachodniego uniwersytetu. Więc jak, jeśli bym miał odpowiedzieć na twoje pytanie, to właśnie tak. Proces deindustrializacji był realnym doświadczeniem takiego kraju jak Polska. On, mam wrażenie, nie musiał zajść tak, jak zaszedł. Były oczywiście były przyczyny, było wiele obiektywnych przyczyn, że do tego doszło, ale mam wrażenie, że można sobie wyobrazić ileś tam nieco innych ścieżek rozwoju wypadków. No i to w nim, to w tym procesie należy szukać źródeł bardzo wielu naszych problemów. A jeśli tak, to znaczy, że rozmowa o reindustrializacji jest sensowna, znaczy uprawniona. Jeżeli deindustrializacja jest problemem i w niej jest wiele naszych kłopotów, tkwi tam jego korzenie tkwią, no to musimy, możemy, powinniśmy rozmawiać o jakby tym antidotum, prawda? O znalezieniu jakiegoś takiego środka, który przynajmniej częściowo, wiadomo, że już w innych realiach politycznych, ekonomicznych, społecznych, ale jednak pozwoli nam być może, jeśli nie wrócić do przeszłości, to jakoś kształtować przyszłość takim, mając w pamięci to, co się wydarzyło. Dziękuję, Rafale, przede wszystkim za to, że autoryzowałeś tytuł naszej dyskusji, że ten jest sensowna. I chciałem się zwrócić do pani profesor także o te wątki związane z deindustrializacją. Być może pani to widzi inaczej niż Rafał Woś albo podobnie, ale jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, ponieważ wicepremier Morawiecki powołuje się na tego chińskiego ekonomistę, którego nazwiska nie pamiętam, ale który przytoczył Rafał Woś. Żeby mogli go mieszkańcy Zachodu zapamiętać, przybrał imię Justin. Tak jak Justin Timberlake. Ma również ten właśnie żadna część jego nazwiska nie zgodzi, ale Justin Lin, łatwo zapamiętać. Justin Timberlake połączony ze znaną rybą. A dlatego zapytam się o wicepremiera Morawieckiego, ponieważ pani w wywiadach prasowych pytana o plan Morawieckiego wskazuje pani, nie wdając się w szczegóły, wskazuje pani, że jest to zarys jakiejś strategii, której w polskiej polityce gospodarczej do tej pory brakowało. I czy można uznać, że to jest pierwsza tego typu komplementarna strategia i czy być może brak takiej strategii na początku transformacji spowodował te wszystkie błędy, o których mówił Rafał Woś? Ale najpierw jeszcze odnosząc do tego. Proszę Państwa, ale nie mogę sobie odmówić mojego zachwytu, znaczy ja jestem zachwycona, że jesteśmy w takim małym, przyjemnym gronie i taka piękna sala. Pierwszy raz tu jestem, bo niestety mam pecha, ja otrzymuję od Państwa zaproszenia, ale zawsze się to pokrywa z czwartkami u ekonomistów. W związku z tym, a ja je przeważnie prowadzę, ale bardzo te dyskusje u Państwa są takie ważne, na ważne tematy, więc żałuję, że nie mogłam przybyć. Otóż, jeżeli chodzi o tę deindustrializację, ja nie lubię, szczerze mówiąc, wypowiadać się potem, jak miało być przedtem, bo potem wszyscy najlepiej wiedzą, jak miało być przedtem. I natomiast te analizy oczywiście są potrzebne, chociażby na zasadzie uczmy się na błędach innych, a nie będziemy mieli czasu na popełnianie własnych. Więc chodzi o to, żeby tę przeszłość poddać analizie krytycznej, ale nie w takim tonie, że to było
że to w ogóle błąd we wszystkim, bo przecież wiadomo, że i pozytywne efekty były. Natomiast chciałam przypomnieć, że ten program szokowej terapii był robiony rzeczywiście, i te ustawy wszystkie były robione w wielkim pośpiechu. No może sytuacja do tego zmuszała. Tym niemniej były jednak raporty, które przestrzegały przed tym, że ta bardzo pospieszna, te bardzo pospieszne reformy mogą przynieść katastrofalne skutki społeczne. No i mieliśmy bezrobocie wysokie, ten syndrom wegerowski, cała masa do dziś nierozwiązanych kwestii społecznych. Jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, to tam został, mnie tam wtedy nie było, nie uczestniczyłam w tym, ale został powołany zespół analityków, który to zespół opracował duży program, dużą analizę pokazującą zagrożenia. Wtedy pan Balcerowicz się bardzo obraził, jak zostało te zagrożenia pokazane i mniej więcej opinia była taka ze strony zwolenników szokowej terapii, że to jest środowisko, które bardzo jest związane z byłym ustrojem i wobec tego nie ma co brać pod uwagę tych ostrzeżeń. Pan profesor Sadowski, który wtedy był prezesem PTR, próbował to przekazać, syntezę tych analiz, do mediów. Media absolutnie nie zgodziły się na opublikowanie czegokolwiek, a pani Danuty Hibner też przekazał ówczesny minister przemysłu, absolutnie nie zostało to wzięte pod uwagę. Ja mam to opracowanie, ono z punktu widzenia dzisiejszego dnia, ono już jest tyle lat, więc jasną jest rzeczą, że tam nie może być wszystko aktualne, ale wiele spraw zachowuje tam swoją aktualność. Między innymi myśmy robili cały szereg spotkań na ten temat. Na ogół przez media były one krytycznie pojmowane, bo jak zorganizowaliśmy dyskusję na temat błędów polskiej transformacji, to bardzo kąśliwy artykuł napisał pan Gadomski, że w ogóle nie ma sensu teraz o tym mówić i że to są jakieś żale, nie wiadomo za czym. Czyli ten ton niechęci do analizy tej przeszłości się utrzymuje i moim zdaniem niepotrzebnie, bo tu nie chodzi o to, żeby temu czy innemu analitykowi z tamtych czasów, czy ekonomiście z tamtych czasów wystawić jakąś tam cenzurę. Tylko chodzi o to, żeby z tego wyciągnąć wnioski na dziś. I jest szereg takich publikacji pana profesora Andrzeja Karpińskiego. Ja bardzo odsyłam do tych publikacji, bo popartych bardzo, bardzo wnikliwymi danymi statystycznymi, z których wynikało, że wiele zakładów przemysłowych, które przestały istnieć, mogłyby istnieć, między innymi elektroniczne, także zaliczane te do tych działów, o które teraz dzisiaj chodzi. Tylko że według pana profesora Karpińskiego po prostu była to terapia bez strategii długookresowej, czyli bez analizy jakichś następstw. Ktoś może powiedzieć, że nie było czasu na tę strategię. Pan redaktor Boś powoływał się na chińskiego ekonomistę, a ja chciałam się powołać na koreańskiego ekonomistę, ale funkcjonującego na Zachodzie. To jest Chang, pan profesor Chang, który najpierw napisał książkę u nas publikowaną pod tytułem 24 rzeczy, których ci nie mówią o kapitalizmie. A teraz niedawno, w zeszłym roku chyba, panie redaktorze, jeśli dobrze pamiętam, ukazała się książka Źli Samarytanie. Źli Samarytanie, ja bardzo polecam tę książkę, bo tam jest między innymi kawałek o deindustrializacji. I mniej więcej jest w ten sposób powiedziane, ja to mówię, nie cytuję, nie mam cytatu, akurat nie przygotowałam, ale gdybym wiedziała, że pan redaktor cytatem, to ja też bym cytatem tutaj rzuciła, ale wymowa mniej więcej podobna, czyli było mniej więcej powiedziane tak, że jeżeli jest jakiś kraj jeszcze o niedojrzałych strukturach przemysłowych, a wchodzimy w nowy jakiś etap, to trzeba te przemysły, te przedsiębiorstwa potraktować tak, jak niedojrzałe, jak dziecko,
które wymaga jednak na początku, ono nie jest w stanie samo zdecydować, w którą stronę iść, czego się nauczyć, jak postępować. W związku z tym potrzebna jest jakiś, na razie przynajmniej taki parasol ochronny, nie na zasadzie czystego dofinansowania, ale wytyczenia jakiejś strategii, która by umożliwiła istnienie tych, no, funkcjonowanie tych przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, że popełniliśmy cały szereg błędów, które doprowadziły właśnie do takiego ukształtowania się przemysłu w Polsce, które nie odpowiadało trendom globalnym od początku, bo one były, to znaczy te zakłady wytwórcze zniknęły, te, które zostały sprywatyzowane, często zostały przekształcone w prosty handel albo w jakieś usługi, które nie były nasycone technologicznie. I w ten sposób staliśmy się krajem, który konkurował niskimi płacami, bo nie mógł konkurować produktami o większym nasyceniu technologicznym, czyli niskimi cenami, niskimi kosztami, co charakteryzuje kraje neokolonialne w gruncie rzeczy. I to siłą rzeczy doprowadziło też do tego, że staliśmy się miejscem takich istnienia takich działów przemysłu i usług, które nie wymagały technologicznych innowacji, albo jeżeli już, to te innowacje były przenoszone na zasadzie takiego przeplancowania, a całe, jeżeli nawet pojawiał się kapitał zagraniczny, to cała sfera B+R, badania i rozwoju, była lokowana gdzie indziej, a łącznie z przemieszczaniem polskich inżynierów, polskich naukowców do central tych przedsiębiorstw. Czyli łatwo było o to, żeby ten kapitał zagraniczny, który był bardzo potrzebny, bo polskiego wtedy nie było, żeby on w takich warunkach wykorzystał tę okazję jako, no, w pełni wykorzystał tę okazję dla realizacji swoich tych najprostszych interesów, czyli zwiększania zysku i ochrony swojej myśli technologicznej w taki sposób, żeby ona nie była implementowana, ukorzeniana, że tak powiem, w naszym kraju. I tutaj kłaniają się też takie refleksje pana Polaniego, Karola Polaniego, który mówi o niedostatecznym społecznym ukorzenieniu gospodarki. Czyli po prostu to ukierunkowanie na szybki wzrost gospodarczy bez względu na koszty społeczne spowodowało, że przekształciliśmy nasz przemysł w kierunku odwrotnym od trendów globalnych. I dlatego ja uważam, mówiłam, że to nie jest pierwsza strategia pana premiera Morawieckiego, bo my mamy strategii dostatek. Było ich bardzo dużo. Naliczono się, kiedyś badaliśmy tę sprawę, około 400 rozmaitych długookresowych strategii. Jak jest 400, to znaczy, że nie ma żadnej. No i były, no, strategia pana Boniego, który mówił o Polsce 2030. Były strategie opracowywane przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale no, one to były strategie dostosowane, z wyjątkiem strategii pana Boniego, ale ona była z kolei bardzo taka ogólna, to te strategie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego były podporządkowane podporządkowane temu, żeby wykorzystać fundusze Unii Europejskiej, bo żeby dostać się do funduszy europejskich, były konieczne wieloletnie strategie i każde, nie tylko krajowa była strategia, ale każde województwo było zobowiązane do takich strategii. I niestety doszło do czegoś takiego, niemalże przez skalkę przejmowało jedno województwo od drugiego swoje strategie. I to nieprzypadkowo, że tak wiele mamy podobieństw. Wszędzie akwapark
i wszędzie podobne rozwiązania, chociaż warunki ekonomiczne i społeczne w każdym z tych województw są całkiem inne. To strategie były bardzo podobne. I to jest, to było zaskakujące właśnie, że strategie podobne, a warunki inne. A przecież strategia powinna być dostosowana do warunków. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z pospieszną deindustrializacją, o której mówi Rodryk, ale Rodryk jeszcze, to pan redaktor to pisał, bo ja pamiętam pana felietony na ten temat, pan pisał o tym dużo i tam, ja zresztą znam te teksty Rodryka i tam jest, to jest ekonomista tureckiego pochodzenia, ale funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Ale co on podkreślał, że te struktury, o których pan mówił, że pospiesznie nas doszło do deindustrializacji, czyli ta, nazwijmy to, klasa robotnicza, która funkcjonowała w tych przedsiębiorstwach, została jakoś rozproszona, pozbawiona, może nie w sposób formalny, ale w rzeczywisty, możliwości obrony ze strony związków zawodowych. I w ten sposób, to co Rodryk podkreśla, nie ukształtowały się struktury, które sprzyjają demokracji, prawdziwej demokracji. Część tej klasy robotniczej została bardzo zdegradowana, a nie sposób, żeby pusty worek prosto stał. Więc ci ludzie nie byli skłonni w sposób taki pełnowartościowy uczestniczyć w tych strukturach, jakie oferował nowy ustrój, czyli w tych strukturach demokratycznych, wyborach i tak dalej. Czyli ta pospieszna, w tej książce Changa jest taki, jeszcze wracając do tego porównania, do tej metamorfozy, jak rośnie dziecko, to trzeba mu pomagać, jak chcemy, żeby rosła jakaś gałąź przemysłu, to trzeba pomagać, to on tam daje cały szereg przykładów, jak bardzo te kraje zachodnie pomagały tym działom, tym przemysłom, które się rodziły na początku, jak były wspierane przez swoje państwa w różny sposób, poprzez politykę celną. Myśmy otworzyli wrota szeroko i w ten sposób niektóre przedsiębiorstwa, rzeczywiście pozbawione tej ochrony celnej, okazały się niekonkurencyjne. Ja nie twierdzę, że to było całkiem błędne, ale to, można było tak robić, ale równocześnie zadbać o to, żeby nie dopuszczać do upadłości tych przedsiębiorstw. I zresztą zgadzam się z opiniami pana profesora Kierzuna, który pokazał, on obserwował te procesy wtedy, kiedy był jako ekspert Banku Światowego w krajach afrykańskich. I tam, nie pamiętam tylko w którym kraju, i tam do niego, proszę? Rwanda, Burundi. Może. I tam do niego przychodzili koledzy Amerykanie i mówili, co ty tu robisz, Witku? Przecież wystarczy do Polski pojechać, bo tam, po co ty tu siedzisz? Za tygodniowy pobyt w Sheratonie możesz kupić całą fabrykę. To ty tam jedź i po prostu pomyśl o swoich interesach. I on pisał, pan profesor Kierzun pisał listy, przyjechał tutaj na rozmowę, zadawał pytanie panu Balcerowiczowi, nigdy nie uzyskał ani odpowiedzi na listy, ani odpowiedzi na pytania. Więc był taki pośpiech, a to, o czym pan mówi, że pan premier Mazowiecki chciał jechać do Bonn po to, żeby erhardowski, ordoliberalny system ze społeczną gospodarką rynkową zaimplementować w Polsce. W tym samym czasie, co brygady Mariotta były w hotelu, to, czyli profesor Sachs, który potem mówił, że on wcale nie proponował takiej szokowej terapii, potem jakby to odwrócił, ale nie. W każdym razie w tym samym czasie ekipa pod kierunkiem pana profesora Jana Mujżela pojechała do Szwecji, żeby się porozmawiać o szwedzkim modelu i wrócili z różnymi propozycjami, ale już było przesądzone, że model inny, czyli model oparty według konsensusu waszyngtońskiego, czyli szybko prywatyzuj, dereguluj, otwieraj granice, swoboda przepływu kapitału, usług i tak dalej.
I jednym słowem już się okazało to musztardą po obiedzie. I teraz można powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego pozwoliliśmy sobie na to? No z różnych przyczyn, obiektywnych i subiektywnych. Subiektywna to była ta, że ci eksperci ze strony zachodni byli, siedzieli tutaj na miejscu i walczyli o swoje. A obiektywna to była taka, że Polska była krajem mocno zadłużonym i żeby uzyskać korzyści, jeśli chodzi o spłacanie długów, czyli umorzenie części długów, to trzeba było się zdecydować na takie rozwiązania, które do dzisiaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy decyduje, znaczy narzuca różnym krajom, przypadek Grecji. Przecież Grecja też otrzymała te same warunki, czyli jeżeli chcesz, żeby ci coś kawałek długu umorzyli, to spełniaj nasze warunki. I nie było możliwości w gruncie rzeczy tego, żeby zaimplementować chociażby część rozwiązań ze systemu skandynawskiego. No, niektórzy ekonomiści mówią, że no to byliśmy na to za biedni, ale przecież Szwecja, jak implementowała te rozwiązania, to też była biedna, więc to jest taki argument średniego rodzaju. Ja nie wiem, panie przewodniczący, że pan nie popełnił błędu zapraszając mnie i pana Wosia równocześnie, bo ja czytam teksty pana Wosia i tę książkę o dziecięcej chorobie też doskonale znam i niestety ja się zgadzam prawie ze wszystkim, co pisze pan Wosia. Ale mówimy tylko, że państwu się, na razie, bo ja czytam wywiady z panią, czytam teksty Rafała i wiem, że się państwo mniej więcej zgadzacie co do melodia jest podobna. Co do przyczyn deindustrializacji, ale teraz chciałem przejść już do pytania naszego spotkania, bo tutaj tego nie wiem. Czy państwo się zgadzacie co do tego? Ale jeszcze do tej strategii odpowiedzialnego rozwoju. Bo ja nie dokończyłam wypowiedzi, bo czy to jest pierwsza? No pierwsza nie jest, bo było ich wiele, ale jest to moim zdaniem pierwszy taki dokument długookresowy do 2030, który jakby eksponuje sprawy społeczne. Czyli to pierwszy tak silnie nigdzie w żadnym dokumencie nie były eksponowane kwestie społeczne i wykluczenia społecznego. I to jest zastanawiające, bo my przecież mamy w Konstytucji w artykule 20 napisane, że naszym modelem ustrojowym jest model społecznej gospodarki rynkowej, który zakłada, właściwie to jest model, który zakłada godzenie ze sobą, harmonizację trzech filarów. Filaru gospodarczego, filaru społecznego i filaru ekologicznego. Jest takie opracowanie pana profesora Łaskiego, pana profesora Saksa, ale Ignacego, który w tej chwili jest w Paryżu. To bardzo senioralny pan profesor, ale od 60 któregoś tam lat 70. chyba jest w Paryżu, na Sorbonie i w tej chwili emerytowany. I on w jednym z opracowań dał taką tabelkę, którą ja chętnie cytuję, że jeżeli jest tylko wzrost gospodarczy, to możemy mówić o dzikim wzroście gospodarczym. Jeżeli natomiast jest wzrost gospodarczy, któremu towarzyszy postęp społeczny, czyli zmniejszanie bezrobocia, zapobieganie obszarom ubóstwa, to mamy do czynienia z wzrostem przychylnym społecznie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z wzrostem, ale towarzyszy temu degradacja środowiska naturalnego, to mamy, nie, to znaczy jeżeli wzrostowi towarzyszy postęp, poprawa środowiska, to mamy wzrost proekologiczny. No to na przykład ten prospołeczny to byłby wtedy, gdybyśmy tartaki zaczęli budować w naszej Puszczy Białowieszczańskiej. To byłby wzrost, byłby zatrudnienie, postęp społeczny, ale ekologiczna katastrofa. A ten wzrost proekologiczny to absolutny zakaz, utrzymujemy parki naturalne, ale ludzie mogą nie mieć gdzieś tam miejsc pracy, więc a dopiero wtedy możemy mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym. Ja mówię o tym celowo, ponieważ tutaj jest bardzo dużo nieporozumień. My używamy często pojęcie wzrost i rozwój jako synonimy, a to dalece synonimami nie są. Czyli o rozwoju możemy mówić dopiero wtedy, kiedy plusy możemy pokazać dla wzrostu, czyli jest wzrost, jest postęp społeczny i jest postęp ekologiczny. I w całym okresie transformacji nigdy u nas czegoś takiego nie było. Czyli w gruncie rzeczy my mieliśmy wzrost i mamy go do dzisiaj,
ale nigdy nie było to dostatecznie zharmonizowane z postępem społecznym i ekologicznym i stąd ta teza Koraniego o niedostatecznym społecznym ukorzenieniu gospodarki jest u nas przystająca. Ja uważam, że ta strategia, no od strategii do realizacji jest daleko, ale strategia ma wytyczać kierunki. To już sam ten kierunek i ten akcent na kwestie społeczne, co z reindustrializacją się wiąże, bardzo mi odpowiada. I uważam, że to jest pierwsza strategia, która właściwie dotyka tego 20 artykułu, chociaż nigdzie tam nie ma słowa o 20 artykule konstytucji. Dobrze, to teraz chciałbym właśnie przejść do tego pytania o możliwość reindustrializacji. I może teraz znów wrócimy do redaktora Wosia i zapytam się Ciebie, Rafał, bo Ty pokazałeś różnicę pomiędzy deindustrializacją w krajach Zachodu a deindustrializacją w naszym regionie. Ale panie przewodniczący, ja jestem nieskonna, to już musi pan przyznać, ale muszę jeszcze jedno, bo inaczej możemy między sobą się tutaj nie dogadać, a ja uważam, że potrzebna nam jest definicja reindustrializacji i dezindustrializacji, bo dezindustrializacja to mniej więcej jasne, czyli zanikanie pewnych działów przemysłu, co wcale nie oznacza, że udział przemysłu jest mały, bo jest duży w Polsce i jest większy niż w krajach Unii Europejskiej, bo w Polsce jest około ponad 20%, a w krajach Unii Europejskiej znacznie poniżej, tam ile, 17% chyba. PKB to jest przemysł, więc w tym sensie, gdybyśmy tylko na statystyki pokazali, to mówimy, no jaka reindustrializacja, skoro mamy znacznie wyższy udział przemysłu, a dlatego reindustrializacja jest definicja, nie najbardziej, jest wiele definicji, bo tu jest wiele nieporozumień, bo niektórzy myśleli, że jaka reindustrializacja, skoro mamy duży udział przemysłu, no to co tu przywracać, skoro on jest. Chodzi o, to tak jak restrukturyzacja, tylko zmiana struktury. Jest coś, ale musi być inne, czyli zmiana rodzajów tego przemysłu, czyli wprowadzenie zamiast tych montowni i tych nisko nasyconych call center i innych nisko nasyconych technologicznie rodzajów działalności, przekształcamy je tak, żeby one dawały i wysokiej jakości produkt, i chłonęły myśl innowacyjną, technologiczną. Łatwo powiedzieć, znacznie trudniej zrobić i co do zrobienia mam wiele uwag, ale moim zdaniem to jest ważne, żeby tak rozumieć tę reindustrializację. Że to nie chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby przemysł był jeszcze 30% czy coś takiego. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten przemysł był inny, żeby on był ukorzeniony krajowo i społecznie też, żeby dawał miejsca pracy i żeby nie mógł się łatwo przenieść za granicę. Niektórzy publicyści chyba nawet używają sformułowania neoindustrializacja właśnie, chyba, no to, żeby unikać tego. A to wymaga wyjaśnić, bo to jest... żeby dawał dobrze płatne miejsca pracy i żeby sam generował innowacje. No właśnie. Tak? Bo to jest zbadane, że jedną z przyczyn, dla których w Polsce jest słabo z innowacjami, oprócz wielu tam, że się nie opłaca, bo jest tania praca, więc można konkurować z innymi, ale jest też ten, że struktura taka została kształtowana w wyniku transformacji, że jest dużo w Polsce drobnicy, tak, znaczy trochę tego zagranicznego kapitału, ale nie ma dużych, dużego przemysłu. No święte słowa, my mamy z kolei najniższy udział tych dużych przedsiębiorstw, tak, w całości, czyli drobnica, która nie jest w stanie generować innowacji. A jeszcze polską firmą jest Biedronka. A duży przemysł może nie tylko generować sam, ale też chłonąć, to znaczy tworzyć rynek na to, żeby na przykład uniwersytetom opłacało się to robić, albo nie wiem, coś na przecięciu prywatnego i publicznego sektora, żeby było dla kogo robić te innowacje, prawda? No bo cóż z tego, że będą świetne wynalazki powstawały, nie tylko technologiczne, ale też organizacyjne, jak nie będzie miał kto tego wdrożyć. No i to właśnie o to tutaj w tym chodzi, przy czym oczywiście w tym jest zawarty, w tym oczywiście są zawarte pułapki, no bo duży przemysł, wiadomo, jest dążny do monopolizacji i tak z punktu widzenia, jakąś jest bliska idea konkurencji, to może być niebezpieczne, jest podatny na różnego rodzaju, znaczy też jakby wpływa na politykę, to całe przejęcie przez
przez wielkie korporacje procesu politycznego i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jakby tutaj się nie poruszamy się, znaczy musimy odrzucić tę logikę, że tu od złego idziemy do dobrego, no tylko jak zawsze należy pamiętać, że zawsze jakieś skutki uboczne i tak dalej, ale to jest oczywiście ważne. Ale przerwałem ci, bo chciałeś zapytać coś bardzo konkretnego. O ten kontekst już Polski chciałem się zapytać. Bo to jest chyba pierwszy rząd, który użył tego sformułowania ale reindustrializacja i w związku z tym pytanie o możliwość, czy ta strategia Morawieckiego, to co robi ten rząd, czy według Państwa, zwracam się tak do siebie, to samo pytanie, za które się zwrócę do Pani Profesor, czy to faktycznie... Pan redaktor Bośma łatwiej, widzicie Państwo, że pierwszy odpowiadam. Ale możemy zmienić. Nie, proszę bardzo, proszę bardzo. Bo chciałem na przemian troszkę. W każdym razie, czy ten plan i polityka tego rządu faktycznie odpowiada, likwiduje bariery dla tej ponownej industrializacji, czy tej renowacji polskiego przemysłu, czy też należy szukać jakiś inny recept, czy to jest pół drogi, czy to jest pełna recepta? Bardzo ładnie pani profesor powiedziała o tym, jak to mnie uderzyło, jak pani opowiadała o tym, jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, czy instytucja jednak reprezentująca wówczas i pokoleniowo, i tak ludzko, ludzi związanych z poprzednim ustrojem, ekonomistów, często też na pozycjach rządowych, jak profesor Sadowski, jak nagle podczas transformacji oni zostali odsunięci, to znaczy stygmatyzowani, znaczy chcieli proponować coś, zostali zdelegitymizowani przez nadchodzącą nową siłę, Solidarność, teraz my. Dokładnie ta sama była też i stara. Jak się patrzy w życiorys Wacerowicza, to wiemy, skąd przychodzi. Ale chcę zwrócić uwagę na coś, że to jest dokładnie... Obór wiceprezesem PTE zrezygnował na znak protestu, że PTE zrobiło taki raport, który krytykował terapię szokową. Ale to jest jakaś taka skaza polskiego życia publicznego, że dokładnie po teraz te jakby pisowską rewolucję i próbę delegitymizowania wszystkiego, co było wcześniej, można powiedzieć, to jest dokładnie to samo. Znaczy Solidarność przyszła i zrobiła z PZPR-em to samo, co teraz PiS zrobił z tą częścią Solidarności, która bardzo często tam to robiła. Więc to jest jakaś taka skaza, która sprawia, że bardzo często trudno się o tym rozmawia. Ja mówię o tym dlatego, że akurat teraz w związku z moją nową redakcją znajduję się w takim środowisku, które jest jednak ortodoksyjnie antypisowskie, że bardzo łatwo wpada w tę pułapkę, że skoro PiS robi coś tam złego... 500+, to jest... Nie, a nawet nie to, ale no, że robi tam, że tam, nie wiem, niszczy instytucje porządku prawnego, albo robi czystki w spółkach Skarbu Państwa, to znaczy, że również na polach dalszych, tam ponieważ robi A, B źle, czy tam nie tak jak trzeba, niebezpiecznie, to na polach CDE też na pewno będzie postępował źle. Dlatego bardzo dużo większym, z dużo bardziej otwartymi ramionami przyjmowane są w redakcji, która jest, mam wrażenie, dosyć reprezentatywna dla sporej części polskiego, tego takiego liberalnego, mieszczańskiego koru, takiego tej części mainstreamu, tej części opinii publicznej, że dużo łatwiej przyjmują takie opowieści, że ponieważ PiS zrobił to, co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym, to na pewno plan Morawieckiego też jest dobry. No i teraz bardzo trudno jest się temu przeciwstawić, niemniej chyba trzeba próbować, no bo zupełnie jest na przykład nieprawdziwym stwierdzenie, że filozofia stojąca za planem Morawieckiego jest, po pierwsze, że jest bez sensu intelektualnie, ekonomicznie i tak dalej, a po drugie, że jest kompletną aberracją w stosunku do tego, co się, o czym się obecnie mówi we wszystkich krajach rozwiniętych. Wręcz przeciwnie, to znaczy ona jest jakby... Ona jest spójna z bardzo wieloma trendami, które tam trwają i można ją brzmieć na najróżniejsze sposoby. To znaczy ja tam mógłbym Państwu
opowiedzieć, to miał więcej czasu o tym, jak widzę i jakiś taki duch odradzającego się teraz w debacie ekonomicznej schumpeteryzmu, który na przykład Macron jest takim, mam wrażenie, będzie taką gwiazdą, że neoliberałowie stracili przyczółki, zaczęli się wycofywać, szukają sobie takiego szańca, w którym będą mogli odbudować swoje, policzyć rannych i zobaczyć, jak można przystąpić do kontrofensywy, i znaleźli to w Schumpeterze, ten znany austriacki ekonomista, mówiący bardzo dużo o innowacjach, kreatywnej instrukcji i tak dalej, że on się stanie taką figurą tych troszeczkę ostatnio zagubionych liberałów, którym ziemia zaczęła drżeć pod nogami, kiedy nawet Bank Światowy i MFW zaczęły jeden po drugim obalać te kolejne przykazania konsensu waszyngtońskiego. Więc z tym schumpeteryzmem bardzo mi się klei plan Morawieckiego, ale również z tą nową ekonomią strukturalną Justina Lina, która też jest efektem takiego rozpoczętego jeszcze przed kryzysem takiej polemiki bardzo mocnej w ramach instytucji zachodniej, to nawet symbolicznie, bo była taka bardzo słynna polemika pomiędzy nim a Anną Kruger, która była tam amerykańską z kolei wiceprezeską Banku Światowego, i jakby tutaj stary, ten rozwinięty świat był atakowany, podgryzany przez te Chiny, które tam jakoś tu wchodzą i również intelektualnie próbują coś tam wrzucić, i mam wrażenie, że ten Chińczyk to wygrał, no bo on zaproponował pewien model rozwoju dla krajów takich doganiających, i że te kraje koniecznie muszą odrzucić ten konsens waszyngtoński, że to nie jest droga, że to jest właśnie, to jest ta ich kula u nogi, to ich blokuje, to jest jakby czy świadomie, czy nieświadomie podana im, nie wiem, koniowi wody, jak się daje, żeby nie biegł tak szybko. Że to jest jakby albo spisek tych, co się boją, żeby ich nie dogonili, albo to słynne Hadron Chang, ta metafora odkopywania drabiny, to znaczy, że oni weszli, ten Zachód wszedł po pewnej drabinie sobie tam na ten mur, a jak ci kolejni zaczęli po tej samej drabinie wchodzić, to on tę drabinę odkopnął, powiedział, że to już nie można używać tej drabiny. Jakby, bo już my jej nie używamy, bo my już jej nie potrzebujemy. No i on to jakby bardzo ładnie rozpisał na konkretne punkty. Ja czytając Morawieckiego, znaczy myśląc nad planem Morawieckiego, widzę tam te elementy. No bo to jest tak, no co po pierwsze, tu sobie pozwolę Państwu, że zacytuję. No to jest przede wszystkim punkt pierwszy, no to, że się odrzuca ten konsens z jednej strony, to znaczy przekonanie, że państwo przynosi więcej szkód niż pożytku, więc trzeba je zagłodzić. Z drugiej strony on odrzuca, on jest jednak takim też porządnym ekonomistą wolnorynkowym, tak? On w Chicago studiował, jemu pod tym względem nic nie można zarzucić. Znaczy również jest odrzucenie tego modelu, że rynek przynosi więcej szkód niż pożytku, więc trzeba zlikwidować rynek. No i wtedy jak się stoi na tym gruncie, no to tam on daje kilka konkretnych kroków. To znaczy tak, po pierwsze, taki kraj jak na dorobku sobie znajduje kraje mniej więcej dwa razy bogatsze od nas i się patrzy, jakie branże im szły dobrze w ostatnich 20 latach. Nie te, nad którymi oni teraz pracują i które uważają za wschodzące, tylko te, które już im się tak rozwinęły, nie są jeszcze takie super stare, ale w którym już osiągnęli pewien poziom standardyzacji, że to już nie jest takie wow, ale też nie jest jeszcze trzecia liga i już schodząca technologia. I wtedy się patrzy w kraju, czy są w kraju podmioty prywatne, które się tym dokładnie zajmują i mogą to zrobić szybciej, taniej, lepiej. I wtedy się im podsypuje publiczne pieniądze. I nie można się przejmować, nie można się dać tutaj wpuścić w ten kanał, że to jest jakieś wybieranie zwycięzców, że to się nie uda. Odrzucić to jako to ględzenie tego Zachodu, to odkopywanie drabiny przez Zachód. No i od całej jakby filozofia stojąca i za tym, i jak się tak patrzy na to, jak on tam wybiera, ten Morawiecki, te drony wyśmiewane, te elektryczne autobusy,
nie jest to coś, czego nie da się zrobić w tym kraju, a jednocześnie nie jest to to, co będzie technologią przyszłości. To jest technologia dziś, no, prawda? Już dziś, teraz są elektryczne samochody, tam te drony, one już jakby wiemy, co to nie jest fantazja, to nie jest następna technologia, którą dopiero trzeba wymyślić. Więc w tym sensie to ma sens. To, co moim zdaniem ten rząd robi źle, zawala, to nie jest wcale ta ekonomiczna część tego planu, tylko polityczna. To znaczy, jeżeli chce się robić takie rzeczy, a te rzeczy się robi w kontrze do Zachodu, jakby trochę im stawia się, że to się trzeba postawić nie tylko wolnemu rynkowi, co w ogóle całemu porządkowi temu takiemu, w którym ten Zachód dotychczas mówił, jak mają te kraje rozwijające się zachowywać, co mają robić, jak się ubierać i tak dalej. Ten kraj, który się zdecyduje zakwestionować on nie może się tak podkładać, jak się podkłada polski rząd. To znaczy on musi pilnować, żeby nie było go tak łatwo zrobić z niego faszystów, wsteczników, antysemitów i tak dalej. Polski rząd zupełnie się tego, zdaje się tego nie rozumieć i tego nie robi. I to jest też, myślę, wielka szansa dla lewicy, no, taka, żeby pokazać, że my to samo zrobimy, tylko że my jesteśmy fajniejsi. No, fajniejsi. No i wielkie nieszczęście, że lewica taka słaba. Jeśli będzie czas, żeby o tym pomówić, to też mam na ten temat parę rzeczy do powiedzenia, ale to może w tym momencie... Pan profesor, zaprosimy Państwa do dyskusji o taryfach. Ponieważ przyniosłem pocztówki, ale to na kontakt. Tak, ja będę pamiętał. Pani profesor, to w takim razie o tych zaletach planu Morawieckiego, ale być może, bo Rafał Woś do strony ekonomicznej tutaj nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, czy pani do kwestii ekonomicznych dostrzega? Znaczy tak, to jest zaleta. Ja uważam, że to znaczy też nie zgadzam się z tymi opiniami, że to jest taki tam papier, który w ogóle nie da się przeczytać i trzeba wrzucić do kosza. No faktycznie, on ma 416 stron. Jest na stronach Ministerstwa. Nie można wrzucić do kosza, bo to nie ekologicznie. Dostępny. I to do kosza z makulaturą. Właściwie nie ma teraz koszy z makulaturą, tylko jakiś suchek. To też jest jakiś nasz wynalazek. Nie wiadomo, co to jest to suchek. Więc, czyli jak się na znaki to przeliczy, to jeszcze więcej tych stron, jak na stronę znormalizowaną. Więc mało kto może rzeczywiście ten dokument przeczytać. Ja muszę powiedzieć, że niektórzy patrzą na mnie z politowaniem, bo ja mówię, że ja dwa razy przeczytałam ten dokument. I to prawda. Raz przeczytałam go, jak miał 216 stron, a teraz musiałam przeczytać, jak ma 416. Oczywiście inaczej się czyta drugi raz, bo już się tam pewne rzeczy pomija albo tylko przegląda. I on jest trudny, niewątpliwie, ale ma bardzo dobrą część diagnostyczną, chociaż są w niej powtórzenia, ale to jest nieuchronne, bo ten dokument przygotowywało 12 zespołów i wiadomo, że w takiej sytuacji, tak jak w pracach zbiorowych, w książkach są niekiedy powtórzenia, to i w tym dokumencie są powtórzenia i to można temu dokumentowi zarzucić. Ale część diagnostyczna w gruncie rzeczy jest, moim zdaniem, świetnie są wypunktowane te słabości, które cechowały okres transformacji, czyli zaniedbania społeczne, czyli ta przedwczesna dezindustrializacja, czyli to nie błąd, ale w każdym razie taka sytuacja, w której główny kapitał pochodził rozwojowy z Zachodu, co jakby liczone zostało w strategii, kosztuje nas rocznie 96 miliardów świadczeń na rzecz kapitału zachodniego. 96 miliardów, proszę Państwa, to jest dwa razy deficyt budżetowy, tak jakby dwa lata deficytu budżetowego, prawie, bo 50 parę jest rocznie deficyt budżetowy, więc to są ogromne kwoty. To jest co prawda specyficznie policzone, bo są i dywidendy, ale jest i reinwestowanie, czyli jeżeli ktoś te zyski przeznaczy na to, żeby kupić kolejny kawałek, dokupić zakładu albo przejąć jakiś, to też się liczy, że, ale potem z tego trzeba odsetki płacić. I to, co zostało podkreślone w wielu wystąpieniach pana premiera Morawieckiego i to, co uważam za ważne stwierdzenie, kiedyś on przy pierwszej chyba prezentacji tego dokumentu powiedział, że chociaż zadłużenie Polski jest tam 50 parę, dług publiczny stanowi 50 parę procent w stosunku do PKB i nie przekracza tych 60%, które mamy zapisane
konstytucji, to a równocześnie jest to znacznie mniej niż w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska średnio jest zadłużona w znacznie wyższym stopniu, to, a mimo że ten licznik Balcerowicza chodzi, to w ogóle nie ma tam względnych wielkości. Powinno być pokazane względnie, jak wygląda nasze zadłużenie w stosunku do innych krajów. Ono rzeczywiście nie przekracza tych 60%, 50 parę. Ale pan premier Morawiecki stwierdził, że wolałby mieć zadłużenie Japonii, które znacznie przekracza 200%, bo to rząd Japonii zadłuża się u swoich obywateli, czyli obligacje Skarbu Państwa kupują Japończycy i przynajmniej odsetki zostają w kraju. Ci obywatele Japończycy otrzymują odsetki od tych kredytów, wobec tego one zostaną w kraju. Nasze odsetki bezpowrotnie wypływają na zachód. I stąd bardzo mi odpowiada taka diagnoza, która to pokazuje, bo to nie w kategoriach, że co te poprzednie rządy tam wykręciły, dlaczego to tak jest. No nie było tego kapitału, ale już mamy, już jesteśmy dorosłym, to dziecko dorosło, czyli no bo ma 28 lat, no to już jest, to już jest dojrzałość. Dojrzałość na tyle, żeby trzeba podjąć kroki mające na celu zaktywizowanie kapitału krajowego. Ja rozmawiałam niedawno z przedstawicielami banków spółdzielczych, którzy mówią, że mają duże, że mają nadpływność. Czyli mają, a z drugiej strony, ze strony państwowych struktur, żadnego zainteresowania tymi ich pieniędzmi. Czyli ja nie wiem, ja na przykład tego nie rozumiem. Nie wiem, na ile to jest, nie sprawdzałam tego, więc tylko mówię, powtarzam opinię i ci przedstawiciele spółdzielczych banków chodzili do, wiem, że chodzili do pana premiera Morawieckiego, pokazując, że mają dużo pieniędzy, chętnie by te pieniądze włączyli do różnych przedsięwzięć finansowanych z budżetu państwa. Dzięki temu to jest typowy kapitał krajowy, tyle i to lokalny, bo te banki spółdzielcze wykorzystują jakiś drobnych ciułaczy. No i na jakichś warunkach oczywiście rząd polski musiałby płacić odsetki, tak jak otrzymujemy odsetki za obligacje Skarbu Państwa, 2% co prawda w skali rocznej, ale to i tak jest mniej niż nam banki płacą na naszych rachunkach, tak samo banki spółdzielcze, nawet za te 2% czy 3% by oddały, zamiast pożyczać te pieniądze za granicą. Ja mówię nie zamiast, bo nie wystarczy kapitału krajowego, nie ma wątpliwości, ale przynajmniej mniejsza część byłaby, zmniejszałoby to zadłużenie zagraniczne, a odsetki pozostawałyby w kraju. Więc no, takich możliwości niewykorzystania nawet takiej drobnicy, ale od ziarnka do ziarnka się zbiera się miarka i trzeba o to zadbać, żeby to odpowiednio wykorzystać. I dlatego ja od strony diagnozy to nie mam zastrzeżeń. Jedyne tylko takie zastrzeżenia, że to jest trochę przegadane, powtórzenia są, ale na przykład studentom swoim, jak piszą prace jakiekolwiek ekonomiczne, teraz okres jest prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, to jako obowiązek zalecam, żeby statystyki sprawdzali, swoje rozważania udokumentowali statystycznie, zaglądali do rocznika statystycznego najnowszego, ale też zaglądali do diagnozy, która jest w strategii odpowiedzialnego rozwoju i oni to robią. Narzekają co prawda, że tego jest dużo, no ale od tego mają głowy, żeby z tym się uporać. Więc, czyli diagnoza tak. Co do kierunków wyznaczonych, zgadzam się absolutnie z panem redaktorem Wosiem, że te proponowane kierunki, one odpowiadają trendom globalnym. No przecież reindustrializacja, to tak na to się nastawia przecież Stany Zjednoczone chociaż. Przecież no, chcą jakby przywracać ten przemysł, który wywędrował za granicę i doprowadzić do umocnienia struktur przemysłowych w skali w całej gospodarce. Trudno zakwestionować na przykład, czyli całą tę, można trend na reindustrializację uważam, że absolutnie niezbędny już w tej chwili i absolutnie słuszny. Natomiast można dyskutować o tym, czy wyznaczone tam te przemysły, które są tam podane, czyli lotnictwo, zbrojeniówka,
przemysł samochodowy, ale części, stocznie, przemysł IT, następnie przemysł chemiczny, meblarski i przetwórstwo spożywcze. To są te czempiony, które mają być takim kołem zamachowym. Tutaj można się zastanawiać, czy to takie, czy nie. Ale jeżeli chodzi o IT, to przecież pewnym paradoksem jest, że my mamy jednym z najlepszych w świecie informatyków. Jest taki profesor, który w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych. Była taka ciekawa rozmowa redaktora Miecugowa pod tytułem Inny punkt widzenia. Ja ciągle przekręcam nazwisko, informatyk Tarnowski. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta. I on właśnie, on wywędrował właśnie z Polski, bo w momencie, kiedy dokonywała się ta deindustrializacja, czyli zakłady elektroniczne przestały funkcjonować, i on zaczął pracować w Stanach Zjednoczonych i dla Stanów Zjednoczonych i na uczelniach. I on w tej rozmowie pokazał, że to było, w ogóle zbrodnia się dokonała na polskim przemyśle informatycznym, który wtedy wymagał właśnie takiego potraktowania jak to rodzące się dziecko, a to nie zostało zrobione i zostało zniszczone na szczęście nie do końca, bo dzięki uczelniom, dzięki temu wysokiemu poziomowi nauczania na uczelniach mamy doskonałych informatyków, tylko że oni pracują nie dla Polski, bo te ich programy i oni sami są wykorzystywani za granicą i to się nie przekłada w dostatecznym stopniu na informatyzację, cyfryzację polskiej gospodarki. I to IT można, moim zdaniem, to trudne jest oczywiście, ale potencjał ludzki jest, a od ludzi się wszystko zaczyna. Podobnie lotniczy, jeszcze nie wymarły i w stoczniowym te kadry, które mają tu sporo do powiedzenia. Czyli no, natomiast to, co można zarzucić tej strategii, to zarzuca też pan profesor Karpiński, jakieś jego opracowanie czytałam, że nie dokonano tego, co on określa jako taki rachunek efektów zewnętrznych i na tej podstawie powinno się wybrać te branże, które miałyby być tą siłą napędową. A co to znaczy taki externalities, ale w skali kraju, czyli jakie następstwa są na przykład rozwoju przemysłu lotniczego dla innych branż, dziedzin w kraju, czyli dla rozwoju i łącznie z rozwojem uczelni, czyli jeżeli się będzie rozwijał przemysł lotniczy, to jak to się przełoży na rozwój uczelni, na kształcenie kadr, na inne działy i że takiego rachunku nie zrobiono. No faktycznie, takiego rachunku nie zrobiono, chociaż w tym raporcie, o którym wspominałam, tamten profesor Karpiński w tej ekspertyzie uczestniczył, to tam była podjęta próba tego rachunku, to udolna czy nieudolna, ale była. Więc chodzi o to, żeby wiedzieć, który z tych przemysłów najbardziej promieniuje na inne. I ten, który najbardziej promieniuje, żeby wybrać. To tu takiego rachunku nie ma w tej strategii. Czyli trochę to wygląda, że tak wybrane, ale z drugiej strony wybrane intuicyjnie, nawet jeżeli na to popatrzeć, to są działy, którymi Polska się szczyciła, i lotnictwo, i właśnie IT, i stoczniowy przemysł, więc można powiedzieć, że słusznie wybrane, tylko problem polega na tym, czy wystarczy środków i czy środki nie zostaną rozproszone. Także ja jestem, znaczy ja nie należę może nie należy do takich głębokich krytyków z tej strategii odpowiedzialnego rozwoju, to dość dużą irytację wywołuje we mnie, jak rozmawiam z ekonomistami i mówią, co ta strategia, a ja pytam, a czytałeś? No nie, bo tego się nie da przeczytać, ale jest to kompletnie do niczego. No, ja uważam, że to są zupełnie nieodpowiedzialne stwierdzenia, bo mogę dyskutować, jeżeli nawet całego nie przeczytałam, co mogę zrozumieć, to przynajmniej kawałek i o tym kawałku mogę dyskutować. Na przykład do mnie jako prezesa PTE przychodzą takie listy, że co to za strategia, w której na przykład nie ma jakiegoś pomysłu na powołanie ośrodka studiów strategicznych, a tam jest taki pomysł, tylko że zarysowany, można dyskutować, czy dobrze zarysowany. To jest jeszcze taka kwestia,
ale to może potem, bo o tym warto powiedzieć, czy my mamy ośrodek studiów strategicznych. Ten dokument powstał bez ośrodka studiów strategicznych. Ja chciałabym o tym potem jeszcze parę słów powiedzieć, ale nie chcę panu przewodniczącemu odbierać szansy na zadanie kolejnego pytania. Nie, to ja chciałem dać szansę w takim razie naszej publiczności, żeby zadała pytania. Oczywiście państwo będziecie jeszcze mogli podsumować wszystko. To zbierzemy teraz kilka pytań, jest pan pierwsze zgłoszenie. To znaczy tak, ja mam takie pytanie. Czy wiedzą państwo może o przykładzie państwa, które było na podobnym poziomie rozwoju jak Polska współcześnie i potrafiło zejść z tej drogi neoliberalizmu i rozpocząć reformy, które doprowadziły do tej deindustrializacji? Czy w ogóle to jest możliwe? Bo się zastanawiam nad tym, że jednak warunki się trochę zmieniły i nasze uzależnienie od międzynarodowych instytucji czy korporacji jest na tyle rozwinięte, że może się okazać, że nam nie pozwolą dokonać tych zmian. I też druga rzecz, to taka moja uwaga, myślę, że ta strategia nie do końca będzie realizowana, jeżeli ekipa się zmieni, bo jakieś, mam takie wrażenie, że kiedykolwiek ekipa polityczna się zmienia, to wszystkie strategie... Dokładnie, a strategie są na 20-30 lat, a ciężko sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek tyle rządził w Polsce. Także. Czy ktoś jeszcze z państwa? Bardzo proszę. Ja chciałbym wymienić dwie rzeczy. Jedna to taka, ja przechodząc na to seminarium, odczytałem tytuł, czy inna reindustrializacja jest możliwa w Polsce. Dlatego, że to, o której jest zapowiadana, czy początek realizacji ministra Morawieckiego, jest no, konserwatywną, realizowaną przez partię konserwatywną. A pytanie jest, czy jest inna możliwa? Postępowa, lewicowa, socjaldemokratyczna, socjalistyczna, no jakby to nie nazwać, czy inna jest możliwa? I wydaje mi się, że tego powinniśmy poszukiwać, a nie tylko recenzować to, co robi PiS, bo trzeba mieć swój głos, swoje zdanie na to odpowiem. I budując na tym, jaki może być wyróżnik postępowej w stosunku do konserwatywnej reindustrializacji, ja powiem ze swojego tematu, którego jestem przekonany. Ja pracuję w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, zajmujemy się krajami rozwijającymi się, krajami globalnego południa. To, co powinno wyróżniać postępową reindustrializację, jest całkiem inne podejście do świata zewnętrznego. Jak sobie czytamy plan odpowiedzialnego rozwoju, to jest mowa o ekspansji zagranicznej. Nawet na celownik zostały wzięte na przykład kraje afrykańskie i mamy do czynienia z taką no, myśleniem o wręcz brutalnym wyścigu do Afryki. I na przykład niedawna wizyta prezydenta Dudy w Etiopii, znam szczegóły tego, co tam się w Etiopii dzieje. To jest taka myśl, że rolą Polski jest to, żeby wskoczyć trochę wyżej w ten globalny łańcuch pokarmowy i tam się jakoś zahaczyć. Myślę, że wyróżnikiem socjaldemokratycznej, czy lewicowej, czy jakby to nazwać reindustrializacji, powinna być wrażliwość na krzywdę tych, którzy są niżej w globalnym łańcuchu dostaw na przykład. Tak? I nasze recenzowanie planu Morawieckiego powinno również pod tym kątem. Mogę bardzo odpowiedzieć? Zbierzmy to pan i potem Tadeusz. Nie tylko pytam, czy mają być pytania, pytanie. Czy głos w dyskusji. No, nie głos. Muszę zadać głos w dyskusji, no, nie zadawać pytania. Czy teraz, czy później? Nie, teraz. Nie, teraz jest czas dla państwa, także tylko prosiłbym tak do 3 minut, dobrze? Przepraszam, że powiem tak, no temat... Traktujemy, że to jest temat na 3 minuty, bo ja traktuję to jako bardzo poważny temat, właśnie ta industrializacja w Polsce. Moje spojrzenie jest nieco odmienne niż państwa. Państwo spojrzenie jest takie ogólne na zjawiska, prawda, które można tam ocenić statystycznie. Moje doświadczenie jest od drugiej strony. Ja byłem przez szereg lat robotnikiem, a potem byłem kierownikiem przedsiębiorstwa. Zacząłem przemyśleć pracować w roku 1951, już parę lat minęło. W związku z tym patrzyłem na ten przemysł od strony właśnie tego robotnika, potem odczytany tego pracownika technicznego, kierownika, a później nawet tego, co uczył kierownika, bo ostatnie lata pracowałem jako wykładowca, konsultant najwyższych kierownic różnych organizacji w Polsce. Oczywiście byłem szkolony przez specjalistów zagranicznych od zarządzania
systemu zarządzania jakością. Jakość jest rozumiana jako stopień spełnienia potrzeb społecznych. Zarządzanie jakością to jest zarządzanie spełnieniem potrzeb społecznych. Mnie nawet dziwi, że te nasze partie lewicowe mało się interesują tym systemem zarządzania, bo to dotyczy ich metod działania, jak one powinny działać. Otóż chciałbym powiedzieć tak, że my patrzymy na okres PRL-u jako taki okres czarną dziury, z której niczego się nie można nauczyć, można tylko krytykować. Mi się wydaje, że to jest duży błąd, bo w tym PRL-u przy gospodarce planowej, podobnie jak dzisiaj prowadzą Chiny, myśmy potrafili własnymi siłami, bez środków zagranicznych, odbudować i zindustrializować Polskę. Dopiero w latach 70. zaciągnęliśmy kredyty, ale to była sytuacja, która wyjątkowa, że w latach 70. dwumilionowy wyż osiągnął wiek produkcyjny i trzeba było im stworzyć miejsca pracy i mieszkania. Ale trzeba było stworzyć wielki plan działań, takie, żeby wybudować te miejsca pracy i mieszkania. Budowano ponad 500 zakładów przemysłowych dużych i zmodernizowano, rozwinięto wiele innych zakładów. A jednocześnie w tym okresie powojennym Polska był wzrosła 14 milionów. Trzeba im wszystkim było stworzyć warunki do pracy i życia. A bezrobocia w zasadzie było niewiele, bo było tylko takie w niektórych okresach w regionach kraju. A więc jeżeli się takie problemy potrafiło rozwiązać przy gospodarce planowej, to warto jednak zainteresować się tym, dlaczego to było wtedy możliwe, powiedzmy, własnymi siłami. Oczywiście kosztem, to już była duża akumulacja, mniejsza konsumpcja, to się bardzo społeczeństwu nie podobało. Na tym wyrosła opozycja, Solidarność, która w zasadzie działała na zasadzie destrukcji ówczesnych metod i ówczesnych działań, a po osiągnięciu, prawda, tej władzy, no uważała, że wszystko, co było, to było złe. Natomiast co stworzyć nowego, nie miała poglądu. Sięgnęła właśnie te wzorce chicagowskie i tworzono takie rozwiązania. I jeżeli chodzi o rynek, oczywiście w gospodarce planowej rynek był na marginesie. W zasadzie tylko bardzo zagraniczny był stosowany rynek. Ale nie państwowe też wielkie walory. Bo z tego połączenia tych walorów gospodarki planowej i gospodarki rynkowej, to jest ten kierunek, w którym my powinniśmy iść. A niestety u nas po przemianach zlikwidowano planowanie. Państwo nie ma planowania. Mówimy o sprawiedliwości pana Morawieckiego, ale pan Morawiecki jak ją będzie realizował, jeżeli nie ma narzędzia do tego, żeby realizować z kursem wspólnikiem, bo narzędzie do zarządzania na poziomie czy władzy, czy kierownictwa jest plan, bo kierownictwo tworzy plan, a wykonawcy go realizują. A kierownictwo go nadzoruje i ewentualnie udoskonala. U nas, jeżeli nie ma planu, to kierownictwo nie ma narzędzia do tego, żeby realizować swoje koncepcje i pomysły. Wobec tego działa doraźnie, na zasadzie podejmowania indywidualnych decyzji przez poszczególnych ministrów innych. I to się robi tylko wielkie kocha, mówię sobie szczerze. A jeszcze jak tu bardzo ładnie pani powiedziała, że jak się zmienia władzę, to się zmienia, powiedzmy, decydentów i wszystko się robi odwrotnie. W ten sposób my daleko nie zejdziemy. Dużo dyskutujemy na temat analizy tego, co było. Mało dyskutujemy na temat tego, co trzeba zrobić. Jestem z zawodu inżynierem, a inżynier to jest taki człowiek, który próbuje z tego, co ma, zrobić coś użytecznego. Dlatego chciałbym spojrzeć też od tego punktu widzenia, co my możemy zrobić z tego, co mamy, żeby to było bardziej użyteczne niż to, co jest teraz, bo na to, co jest teraz, mamy sporo uwag i narzekania. Ja na ten temat napisałem takie opracowanie, zresztą państwo wszyscy je mają, tylko udoskonalenie systemu społeczno-gospodarczego i tam przedstawiłem propozycje, co w obecnej sytuacji, jak możemy to zrobić. Ja z tego chciałbym tylko na takich parę punktów zwrócić uwagę, oczywiście temat jest bardzo obszerny. Ale to proszę już tak krótko w punktach. Tak, krótko. Po pierwsze, to trzeba zaangażować społeczeństwo do tego, żeby nam ten rozwój wspomagało rozwijanie. Ja kierowałem przez 30 kilka lat przedsiębiorstwem w warunkach Polski Ludowej, które w tym czasie dwukrotnie zwiększyło zatrudnienie i 20-krotnie produkcję zwiększyło. Więc to już nie były procentowe, tylko krotne przyrosty, prawda? A dzisiaj się mówi o tym, że postępu nie było. Wtedy, kiedy
ten zakład doszedł do okresu przemian, to była jedna z, była największa fabryka w Polsce sprzętu medycznego, fabryka narzędzi chirurgicznych i dentystycznych w Gdańsku. I była jedna z najnowocześniejszych fabryk, dorównująca poziomem technicznym i organizacyjnym czołówce w kraju na świecie. Teraz jest Tesco, a ma być jeszcze Obi. Ona była potem zlikwidowana, w 2012 roku zlikwidowana. Wszystko, przed 45 lat rozwijana. Także są, jak ktoś mówi, takie elementy w tej gospodarce planowej, które warto wykorzystać w dzisiejszych warunkach. Natomiast gospodarka rynkowa ma swoje też wielkie zalety. W związku z tym, co należałoby zrobić? Po pierwsze, to ja miałem takie propozycje. Zyski w tej chwili dysponują nimi głównie właściciele, kapitaliści. Oczywiście, jeżeli państwo nie będzie w większym stopniu miało do dyspozycji tych zysków, to będzie miało mniej możliwości w ogóle działania. Więc udział w zyskach przede wszystkim pracowników, tak jak to było w okresie tej demokracji ludowej, pracownicy mieli udział w zysku. W związku z tym ja jako dyrektor przedsiębiorstwa, jak rozmawiałem z pracownikami, mówiłem, kochani, to jest w naszym interesie, żeby działać ekonomicznie. I na to mamy zupełnie inny stosunek niż dzisiaj, jak ten pracownik wie, że jeżeli przysporzy zysków firmie, to będzie to miał właściciel, a nie on, on w tym nie będzie miał udziału. I to jest pierwsza sprawa. A postęp robi się rękoma bardzo i głowami bardzo wielu pracowników. To trzeba, żeby te całe zespoły działały w kierunku doskonalenia tego systemu, który funkcjonuje. I to jest bardzo ważny element, żeby zachęcić tych pracowników do współdziałania, rozwoju tegoż właśnie tej gospodarki przemysłu. A pracowników mamy ponad 14 milionów, więc jest o tym pomyśleć. Drugi punkt. Tu pan bardzo ładnie powiedział o tych dużych przedsiębiorstwach. Otóż nasza polityka jest taka, rozwijajmy małe i średnie przedsiębiorstwa. Kto to jest? To są podwykonawcy dużych przedsiębiorstw. Głównie, oczywiście niektórzy z nich również konsumpcyjny sprzęt produkują, ale głównie podwykonawcy. A więc kogo zatrudniają? Wykonawców i nadzorców, którzy mają pilnować tych wykonawców, żeby intensywnie pracowali. Natomiast cały rozwój i wszystkie efekty tej działalności są w tych przedsiębiorstwach, które są za granicą, nie u nas. My z tego nie korzystamy. My mamy te płace, tych pracowników nisko opłacane. Także my musimy w tej globalnej gospodarce liczą się przede wszystkim takie przedsiębiorstwa, które potrafią po pierwsze korzystać i współpracować z nauką, a po drugie obracać się na rynkach zagranicznych, na rynkach światowych, bo tam trzeba znaleźć zbyt na swoje wyroby, dlatego że rynek krajowy dla wielu wyrobów jest po prostu za mały, żeby rozwinąć efektywną produkcję. Trzeba szukać rynków zagranicznych. Na czym się Niemcy rozwinęli? Dlaczego to jest najwyżej rozwinięta gospodarka dzisiaj w Europie? Oni mają bardzo rozwinięty przemysł elektromaszynowy, który buduje środki produkcji i jednocześnie bardzo rozwinięty eksport. I oni dzięki temu mają tą najlepszą gospodarkę w Europie. A myśmy co zrobili? Zlikwidowaliśmy w przemyśle ponad 2 miliony miejsc pracy, bo w czasie przemian było około 5200 ludzi pracowało, 5200, a teraz gdzieś tam 2800 czy coś takiego. Ale ja już tak, niestety będę, już, bo mamy kolejne zgłoszenia. To jest pierwszy. Ale nie, to już naprawdę. Nie damy rady, bo im więcej pan mówi, mi tak nasi panelci się do tego nie odniosą. Podsumowuję, trzy postulaty. Pierwszy, żeby zaangażować szerokie grono pracowników. Drugi, żeby rozwijać duże przedsiębiorstwa zdolne do współpracy z nauką i pracy na rynkach zagranicznych. I trzeci, żeby rozwijać przemysł elektromaszynowy, który tworzy środki produkcji. Bo my naszej wiedzy, naszych naukowych osiągnięć nie jesteśmy w stanie w naszej gospodarce zastosować, ponieważ nie potrafimy zbudować aparatury, odpowiednich urządzeń, które pozwolą na to, żeby z tego zrobić produkt. I to są trzy moje takie postulaty, które chciałem tutaj w dyskusji. Bardzo dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pytanie pierwsze, czy polscy ekonomiści robili pewne porównania gospodarek czeskiej i gospodarki polskiej w fazie wychodzenia z, ja nie lubię tego słowa, ale z tego postkomunizmu gospodarczego.
Czyli, bo z tego co się orientujemy, Czesi jednak daleko łagodniej przeszli to, co my nazywamy prawem Balcerowicza. I prosiłbym jeszcze o Państwa ocenę tych ostatnich wyników ekonomicznych, które bodajże przedwczoraj przedstawiano, jak to wspaniale gospodarka nam się rozwija, jak mamy rok do roku tam 14% wzrost produkcji, uszczelnianie VAT-u, bodajże tam o 0,5% spadek bezrobocia. Jak Państwo to interpretują? Czy to był jakiś taki propagandowy humbug, czy gdzieś te trendy, które zostały zarysowane, są jakby odpowiedzią na to, co mówił Pan redaktor Woś, że ta strategia Morawieckiego zaczyna przynosić powoli pierwsze efekty? Bardzo proszę. Jeżeli mamy rozważać jak, to myślę, że warto też zastanowić się po co. I takim jakby pierwszym filozoficznym pytaniem to, czy gospodarka jest dla człowieka, czy człowiek jest jakby dla gospodarki, tak? Czyli jeżeli człowiek jest, jeżeli gospodarka jest dla człowieka, to jak możemy jakby wykonać tą reindustrializację w taki sposób, który będzie jakby w duchu praw człowieka, który będzie jakby gwarantował mu to prawo do godnego życia, tak? Jakby jak ten system mógłby wyglądać, gwarantując. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem się zapytać, czy ta w ogóle jakby plan Morawieckiego i ten jakby no skok w tą postnowoczesność, on jest możliwy też jakby trochę tak szerzej spojrzeć w sytuacji, kiedy jednocześnie realizuje się, nie wiem, ograniczenie praw kobiet, reformę edukacji, która jest reformą konserwatywną. Nie wiem jak z reformą szkolnictwa wyższego Gowina, czy ona jest łatwia, czy utrudnia, ale ten, czy... A drugie moje pytanie, czy nie mamy takiego ryzyka, że propozycja, którą właśnie pan Morawieckiego i w ogóle jakby wy też tak szerzej spojrzeć na tę politykę PiS-u, czy to nie jest próba utworzenia kapitalizmu politycznego? To znaczy, że troszeczkę to tak jak na Węgrzech Orbana, tak? Gdzie jakby on i jego najbliżsi współpracownicy przejęli kontrolę nad najważniejszymi gałęziami gospodarki, mają z tego ogromne zyski, bo są jego współpracownikami, czy tam nie wiem, czy kolegami z partii, tak? I czy to w ogóle jakby nie jest, czy to nam nie grozi, czy to nie jest czynnikiem hamującym? A trzecie, jakie miałem, to zapomniałem, że sobie przypomnę to jeszcze. A przecież czeka też. Ja mam pytanie o to, czy w Polsce o pojęcie, które tutaj nie padło, ale o pojęcie nacjonalizacji związane z właśnie reindustrializacją, bo o ile w Stanach Zjednoczonych tym problemem jest właśnie outsourcowanie zakładów na inne kontynenty, prawda, z powodu niższych kosztów pracy, to co na przykład z zakładami, przedsiębiorstwem prywatyzacji górniczej z PGR-ami, które w Polsce są, prawda, tylko zyski czerpią z nich właśnie prywatni przedsiębiorcy i jakby w przypadku budowania tego od nowa, no to jakby problemu nie ma, ale czy nacjonalizacja po prostu w Polsce jest możliwa tych majątków PGR-u, czy właśnie tych górniczych, prawda? Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie, do której mamy czas na odpowiedzi, bo od tego uzależniam. Mamy około 20 minut, więc po 10 minut na. To pan redaktor się zgłaszał pierwszy. Tak? No tak, bo pan już wcześniej chciał odpowiadać na pytanie dotyczące. No tak, no głównie na nim się skupię. W kryminałach, które oglądam chętnie, jest taki moment zawsze, kiedy podczas przesłuchania ten prowadzący chce wstrząsnąć przesłuchiwanym i pokazuje mu zdjęcia ofiary, rozkleja przyznaje Żydowskiego. Ja tutaj akurat mam takich parę zdjęć dotyczących polskiej
tej industrializacji, to je tak szybko rozłożę, żeby tak strząsnąć, tak jak oni to robią, czyli będę zawsze tak. No. No i ten już tam patrzy i widzi, już się rozsypuje. To jest, to zrobili te ludzie z klubu krytyki politycznej w Gnieźnie. Można to sobie obejrzeć, to po prostu poszli i zrobili zdjęcie, jak to teraz wygląda, jak wcześniej wyglądało. Pokazuję to dlatego, żeby... Ma wrócić. Pokazuję to po to, żeby pokazać właściwie taką oczywistą prawdę, że ten temat deindustrializacji ma ogromny potencjał taki symboliczny. I w tym również polityczny. I dlatego wydaje mi się, że żadna siła lewicowa nie powinna się przed tym wahać, żeby go użyć. Nie powinna się bać oskarżeń, że oto jest jakiś populizm. No, partia lewicowa powinna być populistyczna i tego się trzymajmy. I to jest, i nie widzę powodu, dla którego prawica mogłaby to wygrywać, ten dramat deindustrializacji, a lewica musiałaby się jakoś tak, no właściwie to w zasadzie, to nie było innej drogi i tak dalej. Można po prostu tym grać i podwalić mocno między oczy. I teraz tak, co trochę jakby będę odpowiadał na pytanie o lewicową alternatywę wobec planu Morawieckiego, tak? Wobec tej filozofii rozwoju. Więc zacznę od punktów wspólnych. Punktem wspólnym jest, wydaje mi się, docenienie czy tam odczarowanie roli państwa. Wychodząc z różnych pozycji, ale jednak jedni i drudzy uważają, że państwo jest jakie jest, niesie ze sobą wiele zagrożeń, patologii i tak dalej, ale prawdopodobnie ja nie potrafię wskazać innej siły, która byłaby w stanie być takim zaczynem do procesu reindustrializacji. Choćby z tego powodu, że w gospodarce kapitalistycznej innowacje powstają, rynek nie generuje innowacji, tak? Mariana Mazzucato i teza o tym, że państwo jest zawsze gdzieś tam na początku każdej innowacji, a nawet jeśli tego nie widzimy, to prawdopodobnie dlatego, że ktoś się już na tej innowacji uwłaszczył i próbuje nas przekonać, że to on to wymyślił we swoim wspaniałym garażu, podczas gdy i jakby nie chce się podzielić, nie chce powiedzieć, że to nie jest jego wyłączna zasługa. Więc państwo z faktu, że siła konserwatywna, która z innych tam powodów się może nie podobać, tak mówi dużo o tym państwie, nie wynika jeszcze, że to państwo ma być teraz na lata skompromitowane i trzeba znaleźć jakiś inny byt, który będzie tym pniem tego wszystkiego. Więc to jest ten punkt wspólny. Ale potem, idąc dalej, można, ja tak sobie pięć takich punktów, które można, tylko mam hasła, mogę kiedyś rozwinąć. Hasła, przy pomocy których lewica mogłaby jednocześnie krytykować plan Morawieckiego, jednocześnie pokazywać, że tu jest, mamy alternatywę. Pierwsza rzecz to jest dużo poważniejsze podejście do emancypacji pracy. Nie w taki sposób, jak to robi PiS, który raczej to jest takie paternalistyczne wspomaganie pracy, na przykład podniesienie tej pensji podstawowej, stawki godzinowej minimalnej. Ale to, że to rząd daje, prawda? Przy jednoczesnym odkładaniu, że tam wzmocnienie związków zawodowych to nie, może kiedyś, raczej takie, że ta solidarność taka w roli takiego satelity, coraz bardziej żółtego związku zawodowego i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, która może odróżnić. I też można wskazywać, że to dosyć mało jest o pracownikach w planie Morawieckiego. Druga rzecz, która też kompletnie teraz ani tu nie padła, chociaż Morawiecki sygnalizował coś takiego w pewnym momencie, ale w strategii tego nie ma, to jest rozpoczęcie jakiejś dyskusji o innych modelach, o uzupełnieniu sposobów kontroli środków produkcji w gospodarce kapitalistycznej w Polsce tu i teraz. To znaczy odejście od tego przekonania, że jest albo państwowe, albo prywatne, prawda? Poszerzenie o te takie modele, które lewicy są bliskie, spółdzielczość i tak dalej. Jestem sobie w stanie wyobrazić partię lewicową, która wchodzi z wielkim pakietem rozwoju spółdzielczości. Jak dotąd ja nie znam takiej inicjatywy. Myślę, że powinno się to pojawić i zupełnie spokojnie może być. Znaczy, ja muszę wtrącić. W tym pierwszej wersji strategii nie było spółdzielczości, w drugiej trochę jest. Ale w którym miejscu? W tej ostatniej, już nie pamiętam w którym miejscu, ale to między innymi było w ramach tych konsultacji zwrócona była uwaga, że
właśnie w strategii nie pomija się tę własność spółdzielczą. Mówi się o aktywizacji kapitału. Ale mówi Pani tutaj o akcjonariacie pracowniczym? Nie, chodzi o spółdzielczość, między innymi spółdzielcze banki i w ogóle różne formy spółdzielczości w rolnictwie i tak dalej. Także to troszkę poprawiono, ale ja się zgadzam, że tego jest wciąż za mało. No to więcej. No to więcej. Trzecie to jest tak, umownie bym to nazwał kompasem, takim ideowym, to znaczy zwracanie uwagi na to, co jest słabością PiS-u, to znaczy jednak podmywanie, rozmontowywanie, wygaszanie pewnych demokratycznych praktyk instytucji, co łatwo wykazać. I tu również jest kwestia globalnej odpowiedzialności, prawda? Mamy model PiS-u, na przykład gdy chodzi o takie desinteresment w sprawie toczącej się obecnie dyskusji o reformie strefy euro, w stylu nie nasz problem i nigdy nie będzie, zmiana na jakby włączenie się do tej debaty i powiedzenie na przykład euro tak, ale pod warunkiem, że wcześniej rozwiążemy problem recyklingu nadwyżek krajów takich jak Niemcy. Janis Varoufakis i jego też. To jest trzecia rzecz, taka symboliczna, w sensie kompas ideowy. Czwarty to jest większe zwrócenie uwagi na problem nierówności, no bo to jest oczywiście tak, że jakby historia pokazuje, że industrializacja jest sprzężona ze wzrostem nierówności. To znaczy to jest zawsze, jakikolwiek okres kraju spojrzymy, to jest tak, że industrializacja to kapitalizm, a kapitalizm to zwiększenie się nierówności. No wolny rynek to zwiększanie się nierówności. Ale industrializacja jako sposób na zwiększenie produktywności przy założeniu, że to potem tam się akumuluje i jest, nie jest ta dystrybucja nie zachodzi, to oczywiście to trzeba o tym pamiętać, więc dużo mocniejsze wygrywanie tematu nierówności. Trochę na tej zasadzie, że cóż nam z tego przyjdzie, że będzie polski producent, który tam jak się użyje aplikacji Pola wykonanej przez Klub Jagielloński, to wyjdzie, że to jest polski producent, dlatego mamy to kupować, jak że nie wiemy albo mamy poważne wątpliwości co do tego, podejrzewam co do tego, że on jest jeszcze gorszym pracodawcą niż kapitał zagraniczny. To nie jest w tym kierunku. No i piąta już jakby taka dosyć marginalna sprawa, choć też ciekawa, na lewicy od pewnego czasu toczy się taka dyskusja o tym, czy w planie Morawieckiego oszczędności nie odgrywają nadmiernej roli. I tutaj lewica, taki najciekawszy tekst, jaki ja tutaj czytałem, to ekonomista Maciej Grodzicki z Krakowa, jakby z tych postkeynesowskich takich rejonów zaatakował właśnie jako taka podskórna neoliberalna obsesja, że najpierw trzeba zaoszczędzić, dopiero potem trzeba wydać, podczas gdy wiemy, że zarówno państwo ma tu dużo większe możliwości inwestowania. Nie jest tak, że musi najpierw odłożyć tam tu kupeczkę pieniędzy i z tej kupeczki tak przekładać, tylko we współczesnej gospodarce to tak nie działa. No ale to jest sprawa taka, no nie jest to sprawa pierwszoplanowa, z którą można iść i, nie wiem, na wybory i tak dalej. Więc te pięć punktów bym zwrócił uwagę, czyli nie bać się szokowania i by też pokazywać różnice przy takim pewnej satysfakcji, że moim zdaniem, jeśli mam do wyboru opcję taką, w której jakby tym partnerem do rozmowy, alternatywą polityczną jest plan Morawieckiego, to wolę plan Morawieckiego niż na przykład takie nastawienie typowo neoliberalne, w sensie takim, że państwo to jest tylko od tego, że państwo nie może jako takie brać udziału. Nawet nie stróżonocnego, tylko że jeszcze ma zbudować tam drogi, infrastrukturę całą, lotniska. Tak, ale już nie może jakby brać udział w prywatyzacja zysków, a u państwa gianie strat. No, 5 punktów w osia. Dobrze. Do tych 5 punktów w osia dodałabym, ja się zgadzam z tym, co tu zostało powiedziane, z zastrzeżeniem, że ta spółdzielczość tam się pojawia, ale w zbyt małym stopniu. Natomiast dodałabym jeszcze jeden punkt o
on jest trochę wynikający się tej klasyfikacji, może nie pasujący, ale mnie to od dłuższego czasu gnębi i martwi. Mianowicie my mamy 20-milionową diasporę, czyli Polaków rozrzuconych w świecie. 20 milionów, proszę Państwa. Podobno to są zaniżone szacunki. No to 20 milionów to jest więcej niż połowa tego, co mamy w Polsce. I w takim dokumencie do 2030 moim zdaniem za mało miejsca, to też jest dla lewicy program, bo tych ludzi za granicą, oni są różni, czasami wymagający pomocy, ale czasami my możemy poprzez taką, moglibyśmy przez taką stworzyć sieć. I wiadomo, że gospodarka to między innymi kontakty i jeszcze taki, to co Toffler nazywał, futuryzm społeczny, czyli wykorzystać możliwie w najszerszym zakresie to, co ludzie mogą zrobić, ale oni będą to robić, jak będą wiedzieli, że robią to po coś i dlaczego, a nie tylko do jakiejś jednostronnego wypychania kieszeni. Ja nie wiem, wszystkie rządy w okresie transformacji działały w tym kierunku, że to krakowiaczek cija, czyli zapraszamy tutaj trochę polonusów, pokażemy im krakowiaczek, może jeszcze do teatru zapiszemy, zaprowadzimy wielkiego teatru. Natomiast ja zgłaszałam tę sprawę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jeszcze za poprzedniego rządu. Pytałam i także do ministerstwa kierowanego przez pana premiera Piechocińskiego. Pytałam, czy jest jakaś lista, jakieś rozeznanie tej Polonii. Absolutnie tego nie ma. Można by dość szybko tę listę stworzyć poprzez kontakty też z uczelniami, bo jeszcze do tej listy trzeba dodać te osoby, które się kształciły w Polsce, jeszcze w starym systemie i w nowym, na przykład Syryjczyków było mnóstwo przecież, czyli to też jest sieć Wietnamczyków i tak dalej. A dochodzi do takich zawstydzających, co prawda to dotyczyło poprzedniego rządu, ale pewnie nie lepiej jest w tym rządzie, że na przykład do Etiopii jedzie delegacja rządowa i dopiero na miejscu się okazuje, że tam jest pięciu ministrów w rządzie, którzy są kształceni w Polsce byli. Ale to trzeba wiedzieć przed, a nie po. Czyli my nie mamy, to jest wielki kapitał, mógłby być wielki kapitał społeczny. Tam się coś tam pojawiało, ja pisałam w tej sprawie w ramach tych konsultacji, ale uważam, że to jest tragicznie zaniedbana sprawa. To jest robota dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dla Ministerstwa Rozwoju, dla Ministerstwa Rozwoju i dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Wspólnie powinni. Niestety u nas jest silosowość i każdy sobie rzepkę skrobie, więc pewnie do tego nie dojdzie, ale my możemy przynajmniej mówić o tym, żeby jednak zmusić, żeby kto zaczął, zrobił połowę, więc może przynajmniej jakąś część tej bazy stwórzmy, plus jeszcze na to bazę tych, którzy byli gdzieś dłużej za granicą, a wrócili do Polski, mają kontakty. Przecież to jest ogromna okazja do uruchomienia kontaktów bazy w krajach azjatyckich, Wietnamie, Chinach i tak dalej. Tam się to bardzo, to jest najcenniejszy obecnie potencjał. Ja nie twierdzę, że całe 20 milionów ma coś do zrobienia i do powiedzenia, bo są różni wiekowo, różni pod względem wykształcenia, ale na pewno jest to potencjał. To ja bym do tego pani redaktorze dodała, jakby pan się nie... Ale nadal to będzie 6 przykazań Wosia. Dobrze. I teraz ja nie na wszystkie pytania odpowiem, od razu przepraszam, bo już jest 5 minut, ale teraz bardzo, bardzo ważne pytanie zadała pani, wszystkie pytania są ważne, ale czy w ogóle nie jest za późno już na tę reindustrializację, czy wielkie, silne korporacje ponadnarodowe nam na to pozwolą? To jest, ja nie wiem, ale moim zdaniem trzeba próbować, to znaczy nie poddawać się temu. Wiadomo, że to jest siła korporacji ponadnarodowych, przekracza siłę i potencjał dochodowy wielu państw, także i w Polsce jest ten problem. Ale na pewno nie można się temu pokornie przyglądać, tylko trzeba próbować jednak stawiać warunki. I teraz, czy ta strategia nie wyląduje w koszu? Ja mam takie obawy też,
a mam te obawy, ponieważ byłam przez ile lat? Od 1994 roku do 2005 roku sekretarzem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów wówczas. Czyli nie przy premierze, tak jak te rady były, tylko przy Radzie Ministrów, czyli jak się zmieniali kolejni premierzy, to rada istniała, tylko nowy premier tam pytał profesora Mujżela, czy kogoś by tam nie dookoptować, czy miał tam jakieś propozycje, ale profesor Mujżel miał pełną autonomię, albo się zgadzał na to, albo nie, najczęściej się nie zgadzał. Więc a rada funkcjonowała, została zlikwidowana za rządów pana premiera Marcinkiewicza. I opracowała raporty różne, to ja tak od tego czasu mówię, że bardzo dużo prawdy jest w tej takiej trochę antyfeministycznej anegdocie, że posłuchaj, co, to jest arabska mądrość, posłuchaj, co mówi kobieta i uczyń odwrotnie. To było tak w tych wielu rządach, że posłuchaj, co robi Rada Strategii i uczyń odwrotnie. Jakbyśmy proponowali łączenie ministerstw, to natychmiast były dzielone. Czyli pojawiały się dwa ministerstwa. Na przykład proponowaliśmy łączenie ministerstwa w jedno Szkolnictwa Wyższego i Edukacji. No, tego nie zrobiono. No i nawet żartowaliśmy między sobą, że może trzeba mówić odwrotnie niż my chcemy, to wtedy będzie tak, jak my chcemy. No ale i teraz i obserwowaliśmy, co się dzieje z kolejnymi strategiami, jak się zmienia rząd. Zawsze lądowały do kosza, łącznie z programem Hausnera. Wszystko lądowało w kosz, czyli nie ma ciągłości. I obawiam się, że tutaj wraz ze zmianą rządu ta strategia też może wylądować do kosza i to by była wielka strata, uważam, bo wiele jest dobrego w tej strategii. I teraz, a dlaczego tak się dzieje? Ja napisałam w tej sprawie list do pana prezydenta Dudy, znaczy poprzez Narodową Radę Rozwoju. Ja nie wiem, czy ten list w ogóle dotarł, ale ja to skierowałam poprzez Narodową Radę Rozwoju. Nie mam na razie odpowiedzi, ale to było niedawno. Otóż uważam, że jedna z chorób, która w Polsce występuje, to jest brak takiego ponadrządowego ośrodka myśli strategicznej, ale państwowego, nie prywatny think tank, tylko ponadrządowy, nierządowy, taki, ale z prawdziwego zdarzenia. Niemcy mają przez każdym landzie taki ośrodek i rządzący gospodarką niemiecką mają raporty, a to z IFO, a to z DIW-u, czyli z berlińskiego ośrodka myśli strategicznej. I czasami one są wykluczające się, te różne propozycje i oceny, sprzeczne, ale to jest ogromny materiał dający o przede wszystkim o trendach globalnych, jakie są i czy i w jakim stopniu gospodarka niemiecka do tych trendów przystaje. My mieliśmy Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, no to mówiono, że ono marnie to opracowuje, bo że to zlikwidowano, czyli jakby wylano dziecko z kąpielą. Polska jest jedynym krajem spośród tych krajów Unii Europejskiej, który nie ma takiego ośrodka. I to, co pan mówił, no proponuje się strategię, ale to nie jest poprzedzone takim długim namysłem, długoletnim, bo tutaj jest w tej strategii dużo materiału i przerobiono ogromną, imponujący wręcz materiał, ale to było efektem na teraz, na już, nie efektem długiego funkcjonowania takiego ośrodka, który by no, podpowiedział w jaką stronę. Ja uważam, że dopóki taki, i teraz mało tego, taki ośrodek, powinien korzystać i Sejm, i rząd, i prezydent, a nie tylko rządowy ośrodek, bo rządowy ośrodek będzie ułomny, nie wystarczy, żeby to był rządowy. I teraz istotne jest, żeby te programy, te trendy, które by identyfikował taki ośrodek, żeby one nabierały jakiejś mocy realizacyjnej, jeżeli zostaną przedyskutowane i przyjęte, i żeby to miało charakter ponad, żeby nie było syndromu krótkiego cyklu wyborczego, czyli żeby właśnie były one, wytyczone kierunki były obowiązujące bez względu na to, który rząd rządzi. To nie chodzi o szczegóły, chodzi o trendy rozwojowe. I jeżeli by tak było, to może te różne programy miałyby inne losy, czyli
To jest moja odpowiedź na... No teraz, czy są przykłady tej reindustrializacji z krajów, które tych postsocjalistycznych, to próbują te kraje, ale ja takiego nie mogę, nie wiem, może pan redaktor Boś pomoże, czy dałby taki przykład kraju, bo ja uważam, że nie ma jeszcze takiego przykładu, który by rzeczywiście się zaczął reindustrializować w tym najlepszym sensie tego słowa w pełni. Oczywiście są, ale jeszcze, czy można się przeciwstawić tym sile ponadnarodowych korporacji? Ja uważam, że można. Jeszcze to dokończę, bo tylko, że to zależy od siły państwa. Od siły państwa, bo państwo nie powinno być, tak jak Kołodko napisał, że państwo nie może być tanie, bo on dosłownie napisał, bo tani to może być barszcz, a państwo musi kosztować tyle, ile ma kosztować, czyli ono nie ma być ani minimalne, ani maksymalne, tylko ma być optymalne, czyli dostosowane do tego, do tych zadań, które przed nim stoją. I jeżeli popatrzymy na przykład na Singapur, to oczywiście tam nie ma, to jest ustrój niedemokratyczny, ale tam państwo to małe w końcu bardzo, a jednak potrafi się oprzeć korporacjom ponadnarodowym i nie wpuszcza każdego inwestora do siebie. Ja byłam w Singapurze i widziałam różne warunki, jakie się stawia inwestorom zagranicznym, dokładnie podporządkowane długookresowej strategii rozwoju Singapuru, planowanej, gdzie tam się bardzo szczegółowo planuje. Więc my tego nie mamy i działamy tak trochę, nie wiem, intuicyjnie albo w zależności od tego, jakie są interesy partii rządzącej w danym momencie. Ja uważam, że program Morawieckiego wykracza poza interesy partii rządzącej, w sensie właśnie tej realizacji, ale oczywiście nie obejmuje wszystkiego. I teraz jeszcze co do roli państwa i co do roli w ogóle idei znaczy liberalnej. No też tu jest bardzo wiele nieporozumień, bo jeżeli my mówimy o liberalizmie, to nie wolno nam wrzucać, nie wolno zapomnieć, że liberalizm nie jedno ma imię, czyli jest ten liberalizm laissez-faireistyczny, czyli wolny rynek rozstrzyga o wszystkim, przed czym przestrzegał właśnie Polanyi, który mówił, że gospodarka jest zbyt złożonym organizmem, żeby ten organizm poddać tylko regułom wolnego rynku, że na to nie można pozwolić, bo dojdzie do tego, co się stało zresztą, czyli do tego nieukorzenienia społecznego, czyli zaniedbywania spraw społecznych, a o powodzeniu zawsze decydują ludzie, więc wcześniej czy później dochodzi do przesileń, które są niekorzystne dla gospodarki i dla rozwoju. I dlatego liberalizm jest neoliberalizm, ten, który właśnie wypaczył właściwie ideę tę laissez-faireistyczną. Tak jak pan redaktor Woś powiedział, że tu nie dość, że żąda, żeby państwo nie wtrącało się do biznesu, ale jednocześnie żąda świadczeń na rzecz biznesu. I jeżeli dochodzi do strat czy kryzysu, to konsekwencje ma ponieść państwo. Tak się stało po kryzysie 2008 roku, więc to hasło jest moim zdaniem absolutnie prawdziwe. Prywatyzacja zysków, a upaństwowienie strat. No, to Mazzucato też o tym pisze, że chętnie korzysta się ze środków państwowych na badania, rozwój i tak dalej, ale potem jak się zaczyna na tym zarabiać, to już państwu no, nic do tego, że tak powiem. Więc to, czyli trzeba, i dlatego ja mam dużą sympatię do systemu ordoliberalnego, który w odróżnieniu od neoliberalnego, czyli tego, który mamy w konstytucji zapisane, społecznej gospodarki rynkowej, którego nie realizujemy, czyli gdzie mamy w ordoliberalizmie właśnie przywraca się należytą rolę państwu, że jednak to państwo ma wyznaczać jakieś ramy, ma czegoś żądać od prywatnego biznesu, nie tylko podatków i to najniższych, bo przecież w neoliberalizmie jest ta teza nigdzie niesprawdzona i niepotwierdzona, że im mniejsze będą podatki, tym bardziej się będzie rozwijała gospodarka. Gdyby tak było, to by Skandynawowie byli w tkwili, nie wiem gdzie do tej pory, a jednak tak nie jest.
Czyli co ja jeszcze miałam? Aha, czy statystyka jest prawdziwa, mówiąca tak optymistyczna statystyka. Ja nie mam powodu, żeby myśleć, że jest nieprawdziwa. Czyli, że my mamy wzrost gospodarczy. W ogóle charakterystyczne jest to, że w odniesieniu do Polski, jeśli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego, to zawsze, pan redaktor Boś może mnie skoryguje, ale według moich analiz to wynika, że zawsze instytucje międzynarodowe myliły się w stosunku do Polski na niekorzyść. Czyli prognozowały niższy wzrost gospodarczy, niż on był w rzeczywistości. Tylko, i teraz tak, czy ja tu nie mam powodu myśleć, że tak nie jest, że ten jest wysoki wzrost i wysoki stopień produkcji? Dlaczego tak jest? No po pierwsze dlatego, że jednak uruchomione zostały przez ten rząd pewne bodźce rozwojowe. No można się zgadzać lub nie zgadzać z programem 500+, ale program 500+ nakręca popyt, cokolwiek by mówić. Te nierówności, o których pan redaktor Woś mówił, że one są za mało eksponowane w programie SOR, no to jest problem tego kielicha wstydu, czyli koncentrowania się bogactwa w tej czaszy, z której spija malutka grupa, a dla reszty zostaje to, co jest w nóżce. A jeżeli tak jest, to znaczy, że ogranicza to popyt, bo popyt tworzą masy. Wobec tego 500+ dał pieniądze ludziom, no zaraz będzie zarzut, że przecież i bogaci też dostali. No to tak, ale przede wszystkim dostali ci, którzy w większej mierze dostali ci, bo ci na ogół mają więcej dzieci, którzy mają bardzo niezaspokojone potrzeby. To Unia Europejska zwróciła nam uwagę, że w jednym z semestralnych raportów, że w Polsce przed 500+ 30% dzieci żyło w rodzinach zagrożonych skrajnym ubóstwem. 30%, proszę Państwa, to w ogóle jest skandaliczny i to Unia nam groziła palcem, że musimy zadbać o sprawy społeczne, a jeszcze nam groziła z powodu umów śmieciowych, że rekordy tutaj bijemy. Ale to, i nieprzypadkowo mamy też rekordy w sensie negatywnym, jeśli chodzi o niski stopień dzietności, czyli i tutaj ten 500+, bo na początku była dyskusja, że to nie przełożyło się na rynek, bo ludzie nie pobiegli do sklepów, tylko jakoś to zniknęło. A dlaczego zniknęło? Bo duża część tych ludzi miała chwilówki i przede wszystkim spłacili te chwilówki, które są oprocentowane w sposób nieludzki. Ale potem już rynek zaczął to od na SGH są takie prowadzone badania i one pokazują też, że nie ma tego zagrożenia, że to pójdzie nie na dzieci, tylko na jakieś tam pijaństwo, czy na jakieś inne zupełnie niezwiązane z rodziną wydatki. To jest jeden, czyli tej statystyce, tym dobrym wynikom to sprzyja, czyli popyt wewnętrzny. Ja jeszcze do popytu wewnętrznego za chwilę wrócę, ale już widzę, że nie mam czasu, więc jeszcze tylko. A drugi czynnik to teraz właśnie, to jest niesłychanie wysoka koniunktura w Niemczech, który jest naszym głównym partnerem. No przecież tam jest rozgrzana koniunktura bardzo. Mamy do czynienia po raz pierwszy od lat ten współczynnik PMI, który oznacza poziom optymizmu, zamówień i tego, czego przedsiębiorcy oczekują, przekroczył 60 punktów, a 50 to jest ta granica, że jak poniżej 50 to jest pesymizm, a jak powyżej to jest to niebywały. No co prawda z analiz wynika, że to może być szczyt koniunktury, a po szczycie bywa spadek, ale jednak to bardzo się przełożyło na polską gospodarkę. No i to już chyba nie będzie się dalej. Tu pan bardzo szerokie poruszył tematy i w gruncie rzeczy ma pan rację, no ale to tylko tak mogę skomentować, bo musiała jeszcze pół godziny mówić. Bardzo dziękuję. To na pewno nie jest koniec tego typu dyskusji, bo wydaje mi się, że podczas tego spotkania jakby zasygnalizowaliśmy takie punkty do dalszego namysłu, zwłaszcza jeśli idzie o tą taką bardziej progresywną alternatywę wobec planu Morawieckiego, czy w ogóle wobec tego, co robi prawica, bo też i cały sens
cyklu tego seminarium polega właśnie na tym, jak odzyskać przegrane globalizacji dla progresywnej polityki. Ale wydaje mi się, że udało nam się dzisiaj tutaj wskazać ten pewien proces, którego początek doprowadził nas do dyskusji o reindustrializacji. Odnieśliśmy się do tez tych sił politycznych, które to wzięły na swój sztandar. Wydaje mi się, że te pięć, czy uzupełnione przez szósty punkt pani profesor Tyfrienczyk-Kałusia, to jest jakiś już punkt, to są już takie punkty do dalszej dyskusji. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym częściej rozmawiać i mam nadzieję, że także w tak zacnym gronie. I chciałem w tym miejscu podziękować panu profesor Elżbiecie Mączyńskiej, panu redaktorowi Rafałowi Łosiowi za przyjęcie naszego zaproszenia. To była wielka przyjemność. I chciałem państwu bardzo podziękować za przyjście, za udział i za aktywny udział w dyskusji. Chciałbym zaprosić na nasze kolejne spotkanie. A ci z państwa, którzy nie byli na poprzednich, to przypominam, że wszystkie nagrania filmowe są dostępne w sieci. Także tam także mieliśmy dyskusję o 500+, o jego znaczeniu. Jak 500+ zmienia Polskę, więc także kilka wątków, które pojawiły się podczas naszego dzisiejszego seminarium, było także omawiane na innych spotkaniach, więc serdecznie zapraszam. Panie przewodniczący, ja nie odmówię sobie, jestem pierwszy raz i potem już obiecuję poprawę na następnych tych spotkaniach, ale nie mogę sobie odmówić, żeby powiedzieć w nawiązaniu do tego, co pan powiedział o tym, że trzeba ludzi włączać, bo to jest też sukces niemiecki, gdzie tam jest ta partycypacja pracownicza istotna, ale też jest ten futuryzm społeczny. Otóż moim zdaniem tego typu debaty są elementem futuryzmu społecznego, czyli zastanawianie się nad tym, co będzie, żeby ludzie się wypowiadali, chociażby na zasadzie kropli, która drąży skałę. Moim zdaniem warto, chociaż często jest zniechęcające, że groch o ścianę, ale jednak warto o tym mówić. Dlatego mi szczególnie zależy na tym szóstym punkcie tę diasporę 20-milionową, bo serce krwawi, jak się pomyśli, ile można by było z tego dla naszego kraju korzyści mieć, gdyby inaczej to wyglądało. Także ja też bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć. A mnie się bardzo podoba tytuł tego seminarium, czy z cyklu, że przegranie globalizacji, bo to jest zbyt rzadko mam wrażenie, że lewica się zajmuje właśnie przegranymi. No to cieszę się, bo jako organizatorzy myślę, że poczuliśmy się bardzo zmotywowani do dalszej pracy, więc tym bardziej dziękuję, że to padło z państwa. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczora. Dziękuję.